Bum, 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 jo, 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 siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jo, 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 witam na streamie, witam, witam na strumyczku. Ja już tu odpalam wszystko, co potrzebne do życia, już będzie wszystko pięknie, cycuś, glancuś. Sekundka. Okej. I myk, zobaczymy, czy działa wszystko. Mam nadzieję. O, jednak nie działa? Czy działa? Działa. Działa gitara. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siemaneczko. Yo, yo, yo. Siemanko. Witam, witam. Ja tu już wam podrzucę parę rzeczy. Tutaj dokładnie. Okej. I lecimy na pogrzeb. Na pogrzeb Roberta. Ja już odpalam 5M, także dosłownie sekunda i będzie odpalony. Będzie odpalony 5M już, także dosłownie, dosłownie sekunda, tak jak mówię, i zaraz będziemy wybijać. Ja nie mogę, już jest 50 osób! O kurcze. 50 osób już jest, no to witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze chyba tak szybko nie wbiliśmy chyba. Chyba tak szybko jeszcze nie dało rady, co? Tak mi się wydaje, że szybciej jeszcze nie wbiliśmy. Okej, ja już wchodzę. Sobie tutaj czat odpalam, żeby było wszystko ładnie pokazane. Okej. Dołączę sobie do koleczki i czekajcie, wyłączę sobie w międzyczasie Fortnite'a. Okej. Fortnite off. Jeszcze, o, jeszcze Discord off. Dobra. I teraz można palić gierę. I już się witam z każdym, bo jest okazja, jest szansa, jest czas, że tak powiem. Poczekajcie. Tylko żeby mi zaliczyło do kolejki, wiecie? Wtedy już będę wszystko czytał. Okej. Rita chyba zdechła. Co ty gadasz? Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Cześć SSS, cześć Nionek, Memsi Chicken, Melonek, Suchy Świstak, Damian, Kamil, Bartek. Raven. Nagła tak teściowej Bronio, Lizen, Tester Malin, Kasper X, Justyna, witam wszystkich. Kamilowski, Siemka, cześć Justi. Rozuk, Robercik żyje. Nie, no co ty, umarł chyba. W końcu dzwonek zadziałał. Siema młody, cześć Patryk. Vortex, siemanko, XXXTentacion, yo, głowa mnie nalawala. I to jakiś apapy, apap polecam. Kto zmarł? Robert, cześć, pamiętasz mnie? Tak. Kojarzę, kojarzę, stary. Jasne, że kojarzę, na poprzednim live'ie byłeś. Czekajcie, jeszcze raz odpalimy sobie Fortnite'a. Żeby mi do kolejki wrzuciło. Babelson, Siemka, cześć Rekes, napad był przed chwilą na sklep. O kurczę, no naprawdę, poważnie był napad? I mnie ominęło, tak? Ja to mam farta. Ja cię szoty pamiętam, pamiętam także, że żebrałeś o moda, także uważaj. No właśnie, uważaj, uważaj, bo tu admini czuwają. Kacper, Siemka, siema stary. I co dalej z tą akcją z rana? No, Marko wygrał. My mieliśmy rację, no i zakończyło się tak, że został ukarany chyba. W sumie nie wiem, dopiero wbijam pierwszy raz na serwer po tym czasie. Lena wbijać łapy Martiemu. No, byłbym wdzięczny za wszystkie łapki. Będę bardzo wdzięczny, sławny się rozrobiłeś, drogi streamerze. No, jeszcze nie, no coś ty. Ale w miarę możliwości coraz tam wyżej idziemy, nie? Jeżeli chodzi o streaming. Wiadomo, jak będzie ten procesor, to już z własnej kieszeni dokupię kartę graficzną, płytę główną i ramy i wtedy będzie kozak, powiem wam. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Powinien być kozak. Oskar Piórek, witam. Siemanko, stary. Cześć Rewiks. Cześć Luśnia, cześć Kinga. Hejka, it's me. Czekałem na live i jest. No widzisz. Cześć Oskar, cześć Kacperelu. Cześć Królowa. Cześć Królowa Schabowych. Fajna nazwa. Kurde, nie chce mnie do kolejki wrzucić. Cześć Daniel, kiedy kamerka? Oj, nie wiem, nie wiem. Królowa schabowych. Zrobisz mi jakiegoś? To ja ci wtedy przypnę ten tytuł faktycznie. Konrad Remia, Siemka. Martin, to duży postęp od poprzedniego live'a. No, powiem ci, jest postęp, jest postęp. Coraz wyżej idziemy, nie? Z tym streamem. Nikodem Betka, Siemka, cześć kolorówka, Kacper Lonser, Wojtek, Kacper, Rewiks, Halik nie żyje, nie, Halik żyje, witam wszystkich. Astromix, ale bym chciał grać z tą, ale nie mogę w aplikacji wysłać. Czemu nie możesz? Znowu zamknęli rekrutację, czy co? Konrad Remiasz, Siemka, cześć Nikodem, cześć Oskar. Paladyn, Siemka, XXXTentacion, co SSS, elo, Marty, pamiętasz mnie, Tester Malin? Kojarzę, kojarzę.
Kamilowski, tak był. Cześć Kacper X, niech będzie pochwalony. Witam cię bardzo serdecznie. Na wieki wieków, amen. Apap, ja chyba muszę wziąć jakieś chemię, bo mnie od 13 boli. A tam, bierz jakieś apapy. Nie ma co się męczyć, powiem ci. Admini w sensie nagły atak teściowej. Za chwilę pewnie reszta przyjdzie, no. Cześć Jowita, hejka, cześć Nikodem. Cześć Krzysztof, cześć Daniel, cześć Bronio. Nie przeczytałeś mojego komentarza? Nie, przeczytałem chyba. Tak, na pewno. Jaki pogrzeb? Roberta. Tylko postaram się wejść na serwer. Cześć Konrad, Justyna, jak to szybko dorasta. Ty. 4480 subów, to nie tak mało. No, ja jestem zadowolony z tego wyniku, powiem tak. Siema mordo, cześć Karol, a tam dalej pracuje w policji. A Tom dalej pracuje w policji. Tom? Jaki Tom? Kurde, co jest? Ha. Czyżby mnie... Nie wiem, nie mam pomysłu. Jakby przez Direct Connect się połączyć? O Jezus. Nie, przez Direct Connect nie ma co. Weźmy tak, jeszcze raz. O! Jest! Jesteśmy w kolejce, git! Wejdziemy. Dobra, zdążymy wejść na pogrzeb, mam nadzieję. Roberta pogrzeb. Siemano, cześć Toxic, cześć Kacper, Minecraft Games, siema, cześć Mateusz, pozdrawiam cię. Marzena, siemanko, gratuluję, pierwszy timeout na tym live. Nie wiem, ale próbuję wysłać i nie działa. Ale co wiadomo, aha, podanie, okej, okay. No to nie wiem czemu. Witam, cześć Alosze, pozdrowisz, pozdrawiam. Nie piszcie kilka razy, bo ja to widzę, tylko czytam z opóźnieniem, bo teraz czytam każdą wiadomość na razie. Póki wbijamy na serwer, potem już nie, potem możecie kilka razy nawet napisać. Wiecie co, jakieś tam odstępem czasem. Jaki pogrzeb, kto umarł? Robert wczoraj umarł, funkcjonariusz policji. Siema mordo, pozdrowisz, pozdrawiam Karol. Minecraft Games, siemka MRT, jestem na każdym live, a ty tak zachwianie mówisz, że pamiętasz. Nie, bo wiesz co, strasznie dużo ników jest do zapamiętania, tak wiesz, ale kojarzę faktycznie, nick kojarzę. Filip Dominczyk, jaki jest najbogatszy gracz na serwerze GoToRP? Jest to właściciel winiarni, nie, inaczej. Elon i on był chyba właścicielem winiarni. Nie wiem jak teraz, ale był podobno właścicielem winiarni. On ma miliony, on był najbogatszy. No ale przez to, że on... witam, cześć Alosze, coś stało z Gusto... Gusto? Gusto? Gustavo. Gustavo? Nie wiem, żyje, nie żyje, umarł. Halo, widziałeś mamę, mema o policji w USA na Discordzie? Ta, widziałem, dlatego dostałem tę grada, no. Taka prawda, no niestety, no. Ty tam wiesz wszystko, widzę. Halo, Fortnite, znaczy 5M. Bo się na pogrzeb spóźnisz. No właśnie, nie wiem, 8 minut mam. Ostatni reset 5M. A siema, Arti, subujecie od 400 subów, pozdro. No to miło mi w takim razie, witam cię bardzo serdecznie. Witam, zostaję na długo na tym kanale. No to cieszę się w takim alosze YouTube. CR. Mam raka od tych mechaników. Tutaj 500 osób subuje Martiego od 10 450 subów. Marko chciał mieć ślub ze mną. No chciał. Chciał, ale nie dostał. Robercik to ten łysy? Tak, chyba tak. Z tego co wiem. Ustawisz sobie nick królowa schabowy i na każdym live ktoś się pyta, czy usmażysz mu schabowe. No, fajny nick. Ej, nie wiem co z tym 5M-em. Co się stało z Robertem? No umarł, no, co tu więcej mówić. Pamiętam jak się 500 subków gratulowało, ach, to było czasy. A nie tak dawno to było, powiem wam. Ale za niedługo zmienię. Lee jest na wyjeździe. No Elon, dlatego Lee się koło niego kręci. No, dokładnie. Ha, ciekawe czy wejdziemy. Ech, leje u mnie. Powiem ci, że u mnie to tak leje przez cały dzień. Znaczy no, raz leje, raz nie leje. Taka zmienna pogoda. Czekajcie, spróbujemy wejść na ten serwer. Pyk. Connect nie działa. A jakbym tu się połączył? Connect? No nie wiem, nie mam pojęcia. Ktoś ma jakiś plan? Dobra, mam pomysł. Całkiem z procesów wyłączę 5M-a. I powinno pójść, mam nadzieję. Kup mi pizzę, dam ci 100 litrów. Mam smaka na schabowego. Chipsy o smaku schabowego. Kurde. Królowa schabowych musisz ten założyć. Założyć firmę pod nazwą Królowa Schabowego. Sprzeda się na pewno.
U mnie już nie leje. A widzisz, u mnie leje niestety. Albo stety. A u mnie 30 stopni. Dobra, nie chwal się tą Hiszpanią, Justyna, no. Witam, cześć Krystian. Jak tam, bo ja sobie złamałem rękę. Co? Poważnie? Jakim cud? Jak? Współczuję w takim razie, nie? Ja też miałem kilka razy złamaną rękę, pękniętą i tak dalej, i tak dalej. No niezłe przygody były, powiem wam tak. Patrzcie, tu działa przycisk, a tu nie działa, no nie. No nie. A ja bym zrobił tak, tędy wszedł, pyk. Spokojnie, wejdziemy za którymś tam razem. Ostatnie 4 minuty, no wiem. Wiem właśnie, ale może być opóźnienie, nie? Może będzie opóźnienie z tym pogrzebem. Wiem, bardzo chętnie poszedł. Z Warszawy jestem, a ty, Marti? Ja jestem z Krakowa. Podświeżam sobie tu może kilka kaset razy, może to coś pomoże. No i teraz, uwaga, chwila prawdy. O, super. A właśnie, Ashley to nie jest mąż Rytki, nie, Ashley to jest mąż, to jest Poli i on jest, to jest mąż Julki, a mężem Rytki jest Aaron. Mój kolega z dzieciństwa złamał sobie kiedyś obojczyk, no to jest lipa strasznie obojczyk złamać. Jak Superman na rękę, współczuję, chyba w całej Polsce leje dzisiaj, no. Królowa schabowych. Ty królowa schabowych, ja przemytnikiem ziemniaków z Kambodży. Brakuje jeszcze króla mizerii i razem będziemy i razem zdobędziemy świat. Siema, cześć Bartosz. U mnie leje od rana do teraz. No, nie za fajna pogoda, nie? O kurde, ja też z Krakowa, no widzisz. Cześć kryminalista. Siemanko. Polecam F8. F8 Connect ID serwera Enter. ID serwera czy IP? W Szczecinie ani kropla nie spadła. W Krakowie też! W Krakowie też! W Krakowie słońce świeci plus 40 stopni. Dawaj się spotkamy. Dawaj, lecimy. Wszystkiego najlepszego, Konrad, w takim razie. Dobra. Control Alt Delete. I zrobimy przez konsolę, tak jak mówicie, może lepiej będzie. A ja zrobiłem sobie kiedyś coś w nogę, bo kupiłem w kamień i mi gipsowali nogę. No widzisz. Tak zawsze jest, tak zawsze jest. W Krakowie to maczety padają. Na jakiej ulicy mieszkasz, Marti? Ja nie mieszkam w Krakowie, centralnie w Krakowie, tylko ja mieszkam niedaleko Krakowa, o tak powiem. Ty to sobie neta lepszego kupa. A ty nie wina neta. F8. Connect. Pyk. O, super. Jeszcze raz. Connect. Pyk. Kurde. F8. Czekajcie, muszę tu nacisnąć. Jeszcze raz. F8. Coś się dzieje. Connect. No nie. Czemu nie działa? If it, this is an online server, maybe set SVLAN. Poczekajcie, jestem na Steamie? Online? Powinienem być? Tak, jestem. Jeszcze raz, F8. Connect. Nie wiem, czemu mnie nie łączy. Ale jaja. Ale dymy. Dymy. Siemka Marti, cześć Adzia. Ja miałem 12 operacji na nerki, więc przyzwyczaiłem się do szpitala. Co? Wow. Ty, no do czego mnie łączy? Czy nic nie... Przepowaliło was, kurde. O, i teraz historia. O Jezus, włączyło mi się coś, czekajcie. O Boże, wyłączyłem całego 5M'a jeszcze. Super!
Siemka Marti, cześć. Na tapczanie siedzi leń. Pełny serwer. Co tam? Bardzo w porządku, wiesz? Tylko lipa, że nie wejdziemy. Restart 18:15. Poważnie? Jest restart? Skąd wiecie, że restart? Ej, patrzcie! Historii mi nie znajduje. No 5M, działaj! Ja też niedaleko Krakowa, zaraz się okaże, że mieszkałem po sąsiedzku. Nie, co ty, stary? Coś ty. Nie ma szans. Kurde. No i o co chodzi? Ani to. Dobra. Ostatnią szansę daję 5M-owi, inaczej będzie sypał. Lobby też jest spoko, no widzisz. To tak widziałem, jutro mam. Och, okej. Okay. Ja tam w Kielcach mieszkam. Martin, co sądzisz o zrobieniu. O robieniu. Co sądzisz o robieniu pranków na starszych ludziach? Bo ja nie mogę na to patrzeć. A tam zależy jakie. Zależy jakie pranki. Mam pytanie, jak się nazywa serwer, na którym jeździsz tymi policjantami i gonisz tego złodzieja? Bastet. I chyba na niego zaraz pójdziemy, bo się trochę zdenerwowałem. Czemu tryb zwolniony jest? Bo był spam czasami duży dosyć, wiesz? Cześć Sławek, witam cię bardzo serdecznie. No, dobra. Justyna, wracaj, wracaj. Czy mam nadzieję, że wrócisz, nie? Halo. Dobra, jedyna sposób, żeby działał 5M, wyłączyć go z procesów. To jest najlepsza możliwość. Zobaczymy, wejdę sobie na kanał radio, zobaczymy co się dzieje. Czy coś się dzieje, czy nic się nie dzieje, bo widzę, wszyscy weszli oprócz mnie. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób na radiu. Zaczaruj 5M jak kuju wagwangu. Najlepiej jak byłem dzieckiem, wycinali mi migdała. Moja mama czeka na mnie, aż się załatwi, bo przed wycięciem musiałem. A siedziałem 25 minut i grałem na telefonie. No to kurde, to nieźle. To powiedz, w jakim mieście lub miejscowości mieszkasz. Nie, to tajemnica. Prywatność. Sorry. Ej, a zrobisz poradnik, jak wbić na ten serwer, bo z panu nic mi nie wytłumaczył. No co, no, nie ma większej filozofii. Widzisz, że ja sam sobie nie radzę z biciem na serwer, a ty mi mówisz. Ech. Sorry, jednak nie ma. Czego restartu? Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Ale nie wiem, co z tym poradnikiem, czy robić. No to jedno i to samo, nie? Nie ma co więcej, większej filozofii. Serwer is full. PD, dwóch już możecie zabrać. Cześć ponownie, brat dostał za mnie opinię. Chcesz wiedzieć za co? Nie, nie wiem, nie wiem. SO zabezpieczyłem towar, który był w sklepie. To jest pukawkę i siatkę z hajsem. Dobre rangi na Discordzie. Mi też się 5M zrąbał i nie chce się odpalić. No widzisz. A, 10-4. Teraz pan nagrywał już taki poradnik. No wiem, wiem. Ogólnie to kurde. No i patrzcie. I teraz znowu nie mogę nacisnąć connect. No nie. No nie, no. Wszystko przeciwko. Wszystko przeciwko, nie? Pół godziny wbijajmy na ten serwer. Jeszcze raz. 5M. Bo zaraz idę na inną grę i się zdenerwuję. Nie fajnie. Nie fajnie, powiem wam. Bo mnie popchnął i rozwaliłem meble i makarę na wszystko. Młodszy czy starszy brat? Ty, no patrz. Tylko tu mi wyszukuje serwer. A tu? Nie. Tu nie. Tu nic. Tu nic. Nie wiem.
Nie mam pomysłu, jak wejść na ten serwer w tym momencie, nie? A i patrzcie, nic się nie dzieje. Ech, dzięki wielkie za ucika. Jak emocjonalnie tu dobrze klawa wytrzymuje. Nie, no coś ty nie uderzam w klawiaturę. Aż tak się nie denerwuję. Klikamy Luca. Witam, witaj przyjacielu. Ostatnio widziałem niezły dymy z twoim bohaterem. Pozdro czaty. Dzięki wielkie, stary. 115 do 116, mógłbyś pod tędą podjechać? Tak samo mam. 115 do 116. Taksi. 116, słucham. Mógłbyś podjechać pod ten dom, bo już jestem. Wyślij swoje 10-20. Jak cię zabiję, to nie możesz grać i Nasze masz pacjenty. pogrzeb. Jak cię zabiją, to nie możesz grać. 10-4. Nie no, wtedy sobie zrobię nową postać, jak mnie zabiją, nie? Wyłącz Five'em poprzez menadżer zadań. No już robiłem to. Nie działa. A nie chce mi się reinstala teraz Five'a robić, bo to jednak 1 giga, nie? To z 5 minut, 6. Góra 10 minut. No patrzcie. I nacisnę dwa razy i już nie mogę. Już nie działa. Spotify, Delta. Tak będzie trzeba sobie radzić. 116 dostał. Hashtag konsola na propsie, nie? Tylko tak mnie do kolejki nie wrzuci chyba. Serwer jest full. No nie. Czemu mi... Jak to jest dziwne. I tu też będzie cały czas this server is full, a mnie musi z kolejką połączyć. Nie wiem czemu. Ja nie mogę. Five'em. Ten Five'em jest upośledzony. Kurde, narobię mnie to. Nic mi nie wysiedla w ogóle. No widzisz. U mnie to samo. No patrz. I nie wiem, czy mam czekać, żeby się załadowało, czy co się dzieje. Jeden wam ucieka ze szpitala. Ktoś coś wie? Wie ktoś coś, czy raczej nie za bardzo? Poczekaj na restart. A będzie ten restart, czy nie? Będzie ten restart, czy nie wiecie nic? Pa, muszę lecieć. No, trzymaj się, Marzena. User disconnected from your channel. Ja reinstalowywuję. No właśnie, też się zastanawiam, czy... No popatrz. Żaden serwer, nic. Zero. Żaden. Nic. Dosłownie nic. Ja nie mogę. Nie wiem. Dziwne to jest. Dziwne. Rok temu powstał Five'em. Fajnie, dobrze wiedzieć. Znaczy, no, od roku mają wiadomości. A poczekajcie, ja mam pomysł. Control Delete, menadżer zadań. Może tu coś w plikach po prostu mam cały czas Five'a ma odpalonego i może dlatego. Ha. No nie, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak może nie będziesz mógł wbić na Google RP, to pograsz na jakimś innym polskim RP. No tak, ale to nie musiałbym składać podanie na whitelistę i tak dalej, wiesz? Poczekaj, aż się załaduje, wszystkim działa. Wracam, no cześć. Manksa, witam. Dzięki wielkie za Lutsa. Powiem ci, Marti, że pieńczę nie idę na pogrzeb, powiem, że się źle czuję i odpalę live i będzie jechane. Planton, siema. Nie no, patrzcie.
Dobra, czekam. Dawaj jakiś randomowy serwer. No ale właśnie widzisz, nie mogę wejść. Nic, nic się nie pojawia. Patrz, wpiszę GoToRP, GoToRP się nawet nie pojawi. Wpiszę for life, nic. Strefa RP. Widzisz? Nic się nie pojawia. Nie mogę się spytać na radiu, no, no o co, jak się zapytam? Ej, sorki, nie mogę wejść na wyspę. Pomoże mi ktoś, no i jak mu, ja, no nie mogę tak robić, coś ty. Ech. Ktoś ma jakiś pomysł? Nie wiem. Nie wiem. O! Jest! 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 Wróciło. Tylko niech mnie teraz do kolejki wrzuci. Jest, 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 jest. Gites. Nie, ja się nie denerwuję, tylko trochę mnie to, wiecie, no tak słabo, nie? Martia w menadżerze zamknąłem parę zadań, overlay, overwolf itp. A ja nie mam overwolfa, wiesz? Siema, cześć, witam cię bardzo serdecznie, Turny Five. Martia, jak długo grasz na GoTRP? Na GoTRP? Od... Na RP. Na roleplaya gram od dawnych lat dosłownie. Jak miałem 6 lat, to już grałem. Nie wiedziałem, o co chodzi w roleplayu, ale grałem twardo. Nie, ale to tak... No, na GoTRP gram od listopada. Jakoś. Wreszcie, no dokładnie. Może kup bilet pierwszej klasy. Nie ma czegoś takiego, że kupujesz ten... Się nie kupuje tego... nie kupuje się pierwszeństwa w kolejce. Się dostaje. Bo jakby się kupywało, to by każdy miał. I by nic z tego nie było, powiem wam. Tylko tyle, że nowi gracze by nie wbili. A twój ulubiony serwer? W GoTo? No, no GoTRP, no bo na innych nie grałem, no to... Wiesz. A też nie będę porównywał... No nie. Nie będę porównywał Sampa do GTA, nie? Nie chcę was martwić, nie? Ale chyba się crash szykuje. Chyba się crash. No, o wilku mowa, co? Ja zaraz idę na 5M single player. Witam, cześć sweetie, siemka. O Boże, wszystko przeciwko mnie, wszystko przeciwko mnie. Jest jakiś serwer w ogóle od 6 lat? No, kiedyś na przyznałem ta, to nie było głosowych czatów, także nikt nie wiedział. Tutaj na stole operacyjnym po prawej stronie? Także nikt nie wiedział, wiesz. Gdzie możemy przejść? Na stole operacyjnym po prawej stronie. Tutaj, o. Jak się nazywał ten serwer? Boosted, B-U-S-T-E-D. Zetman, uważaj za tobą. Maniek, siemka, cześć. Ja rozpoczynam pościg pieszy. Wejdę albo nie wejdę. Zadawany porusza się chodnikiem na piechotę. 10-4. Ale jaja. Kurwa, trafcie go. Potrąć go lekko. Uro, niecały podszywany. Każdy łapa w górę i subik na pocieszenie Martiemu. Kurczę, ten serwer jest full. Czekaj, czy mnie kiedyś rzuci do kolejki. Zaraz ci powie, że znowu musisz się rozpróbować. Nie zostawaj poszkodowany sam sobie. No nie. Nie wytrzymam, nie? Ej, ile można? No dość już, Five'em działaj, proszę cię. Ile można? Ile można jedno i to samo? Bo to już mnie nudzi dosłownie, nie? I znowu nie widzę historii, nie widzę nic. Super, super. Świetnie. Teraz trzeba czekać, aż się historia pojawi.
Ale lipa, lipa jak fix. Kurde no. Dobra, Tomasz, czekaj. Ruskuję cię w takim razie i se spierdalę. Wiem. Radio, radio. Komendancie. Radio. Wiem, czekaj, jakby kiedy ty odegrałeś... Jak... Radio. 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 Elo, siema. Aha. Spokojnie, bo... Dobra, ja... Radio, komendancie. Spokojnie, bo zaraz będziesz musiał na unklę... Dobra, czyli spierdoliłeś w sumie, to muszę cię puścić. Komendancie, radio! Proszę o opuszczenie tego pieprzonego radia! Spokojnie, bo zaraz będziesz musiał nową klawiaturę kupować. A nie, no ja nic nie rozwalam, ja po prostu stukam w nią lekko. Tak, naciskam przycisk. Śmiesznie. Śmiesznie. Ty jakoś wytrzymujesz, ja bym nie wytrzymał. Nie, no przecież nie mam się w ogóle czym przejmować, nie? Gra to gra. Jak nie pójdzie, jak się nie odpali, to lipa, nie? Będzie bardzo słabo, powiem wam. Będzie bardzo słabo. Aż tak przegryw. No nie wiem, tu mi wyszukuje serwer, ale nie dołączę. O, 2 na 4 w kolejce, 2 na 5. Dobra, ja tego nie ruszam, nie? Idę na Z2 na dosłownie 2 minuty i za chwilę wracam. Jak to mi się zatnie albo coś, to rip. Ale dosłownie Z2 na 2 minuty idę, idę po picie. Także za sekundę wracam, czapy. A moderatorzy, pilnujcie. Tam 5 status 10. To 67, kto przewoził Sidneya? Niebieskiego, czarnego mężczyznę. Super se 123 siemka 3 złote. Dobra, jestem. Mam nadzieję, że działa, nie? Powiedzcie, że działa. Donate? Poważnie był donate? Już czekajcie, już cofam. Przepraszam, już go patrzę. Już patrzę. Siemka, super, Sef. Dzięki wielkie za donata. Sorki, że źle trafiłeś. Sorki, ale jeszcze raz dzięki wielkie za donata. Witam cię bardzo serdecznie. Sef 4 do 100. Ja 100 zgłaszam się. Rozdaliście funkcjonariusza muszkiety? Jeszcze nie. Wiadomo, 114 do 104. Wiadomo, kiedy będzie ta uroczystość dokładniej? Już. Mhm, 10-4, bo mam problem z wyspą. Dokładniej z samolotem. No nie. Kurde, niech nie robią. Kurczę.
Proszę, dołącz mnie na serwer, no nie wytrzymam. Ja nie mogę. Następnym razem po prostu wejdę sobie na serwer i będę awczył, bo to jest bez sensu. Jeden na 11 w kolejce, może wejdę. O kurde, nie zdążę na pogrzeb ciepłego. Sorry, robimy gang jakiś? I patrzcie, znowu się zacięło, nie! Jakie to jest... Cześć Marti, ożyj, żyję Maciej. No nie wiem, no ale no też nie będę zostawiał na awku, nie? Patrzcie, naciskam connect, nie działa, nie. Nie, 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 nie. Patrzcie to, spamię teraz connect, nie? Jak to nie działa, to trzeba konsolą. Jest, 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 jest. Boże, działa! W końcu! (grystanie) 114 do 104, ja będę na wyspie za dosłownie minutę, także... Znajdzie się jeszcze dla mnie czas? Rado, to nie są pogaduszki. Pytam, czy zdąży na uroczystość. Nie macie na radiu, nie macie na wyspie, nie macie na radiu. No to niezłe pogaduszki. Dobra, ja też będę tak każdego... Ej, dobra, w dupie mam ich i ja też... Teraz miałem być miły dla funkcjonariuszy, ale teraz będę w dupie miał każdego. W dupie mam każdego, jestem twardy dla każdego i do nikogo się... Albo się nie odzywam, albo będę tak... co ty robisz w ogóle? Co ty robisz? Ej, tak będę robił. Nie, w dupie mam teraz to wszystko. Siema, pozdrowia, kocha, 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 3 złote. 3 złote. Dzięki wielkie, Domix, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za donajcika. Teraz robimy taką postać, że też dla funkcjonariuszy będę taki czepiał się wszystkiego. Przekroczy prędkość o kilometr, też będę tak robił. Spoko. Dzięki wielkie za donate'a. Teraz uciecha jak Murzyn dostanie banana, bo weszłeś na serwa oczywiście bez obrazy. Marty, ale dla nie masz być miły. Nie, no co ty, będę... Dla obywateli jestem bardzo twardy. I to samo z innymi. Z funkcjonariuszami w tym momencie. O, ja to denerwuję. Cały czas detraktowany jestem. 114 status pierwszy pod przymusowym trzecim. Mężczyzna zgłasza. Zostałem ci moje 10-20 przyjęć. Pierwsza osoba chyba spadła z motoru. Czekajcie, bo muszę się zorientować, gdzie to jest wszystko. Kamizelka. Dobra. Uhu, jak się ubrał. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Do widzenia, miłego dnia. Czołem. Panie komendancie, bo ja mam pytanko, bo tu ma być jakaś uroczystość. Kiedy to się zaczyna? Miało być już pół godziny temu. Tak, ale to... Niemiecy postanowili zrobić napad, kurwa. Mhm, rozumiem. A mam się jakoś inaczej ubrać? Co mam zrobić? Jak się ubrać? Zaraz, tylko się zakończy cała akcja, to zwołam wszystkie jednostki i wybiorę tych do... Rozdam muszkiety odpowiednim jednostkom. Jeszcze będę chciał skutery wyjąć, żeby ładnie zrobić ten konwój. O, rozumiem, dobrze. Mhm. Dobra, to mam czekać, tak? Kompanii honorowej? Jak najbardziej. Dobra. Poczekaj tu na komisariacie zaraz. Dobrze. Co się do załatwić. Tam na Abu jeszcze idę. Motę, kop. Eric Rafael. Fajne ma imię. Skutery. Viniplane dołącza do GoToRP, wiem, słyszałem. No czy tfu, nie słyszałem, ale no. Spodziewam się, że nie będzie miał takich problemów jak ja. Dobra, to czekamy w takim razie na komedianta. Ja już tam słyszałem, który mnie obraził. Radio to nie są pogaduszki. Radio to nie są pogaduszki, a zapytałem kiedy uroczystość jest, ale dobra, pogaduszki, sorry. Inaczej by było, hej Ritka, kiedy jest uroczystość, albo, no, chyba jest różnica, co? Dobra, co tam, trudno. Marty, jakie fajne znajomości masz. Marty, komendant jest dla ciebie najmilszy. No, komendant mnie chyba miarę tam lubi, może, nie, inaczej, szanuje. Ej, to
Ej, od 50 zł jest się na top donator. No tam 51 zł ma piąte miejsce. No to jak wyślesz 51, 52, czy tam 51,5, to wtedy będziesz. Tak mi się wydaje. 104 został. Kto zgłasza się? Długo będziemy jeszcze na was czekać? Nie, już kończymy tutaj akcję. 4. Biurka jest, a macie zbiórkę pod kościołem, czy u nas? Na przedparkingu. 104. Ale pogoda, nie? Zaczął lać. Super. Widzę pogoda pogrzebowa. O, komendancie, jakbyś mógł zapisać jeszcze Sydney'a Jacksona, on też najprawdopodobniej ucieknie, został zatrzymany. Dobra. Bo ja nie mam jeszcze dostępu do Bolona, nie? Potem sobie... Dobra, czyli Sydney jeszcze spierdolił i Karl, jasne. Trzeba poprosić, bo ja też nie mam dostępu do się. Tak. A na tam parki... Okay. Cześć, Marty Czady, cześć! Gdzie mamy jechać? Poczekaj. Muszkiety... Znaczy, tak bardziej OC. Muszkiety jak się wydawało? Cześć. Nie, na zbrojowni nie mamy. Chodź, najwyżej zobaczysz. Chyba, że to ma jakąś inną nazwę. Były muszkiety. Dawali się jakieś muszkiety. Będą muszkieciki. Dzięki wielkie za subika, witam cię w ekipie Karpik 59. 59 dobra, 59. Dobra, to Cedro, chodź tutaj, wyjmiemy... Po prostu wiecie, odegracie. Tak. Dobra, to przy okazji, jeszcze ile mamy jednostek teraz na mieście? 8. 8 jest na radiu. 8 jest na radiu chyba. Dobra, 8 jednostek będzie miało... 4 jednostki będą miały muszkiety. Sorry, musiałem ja się napić. Ja biorę czarny samochód, to przy okazji reszta bierze oceloty, bo są ładne. Ja będę tuż przed karawanem jechał. Będziemy bez tych, jak to się nazywa? Bez skuterów. Od gdzie? Tak. Ja potem swój komuś przekażę. Myślę, to komuś przekażesz. Nie będę strzelał, no nie? Chyba, że z wami to zrobię, dobra, jako komendant. Kurde, ale givery! Chcesz wziąć jedną? Pokaż. Strzelec z muszkietą? Będzie strzelał. Dobra, daj mu. Im więcej w sumie Aaron będzie, tym lepiej. Aaron, dobra, powiedz, czy... Marko? Aaron. Tak? Weź sobie ocelotkę. Dobrze, komendancie. I zbiórka jest na głównym. Parkingu? Czy tam... Tak, na parkingu. Centrum, okej, okay, rozumiem. Dobrze, komendancie. Jak coś, to nie przejmuj się, że cię zdekodowałem, ale wiesz, regulaminy, no nie. Nie ma problemu. Ja wiem, ja rozumiem, nie mam nic za złe. Dobrze. Robił pan, co musiał. Tak. Dobra, bierz samochód pierwszy. No benzyna by się przydała. Każdy jest sam. A co się dzieje? Co się dzieje? Każdy sam, dobra. Biorę, a dobra, wziął tak, już. Tak. Biorę teraz, biorę. Co się dzieje? Panie komendancie, co się dzieje? Panie komendancie, co się dzieje? Panie komendancie! Śmieszny gościu, co się dzieje? Cześć, posiadasz jakiegoś maila biznesowego, chciałbym złożyć ci propozycję. Na Discordzie możesz napisać. Bo maila nie mam. Polecam podążać za moją lokalizacją, karawan ruszy. Sto 114 do 116. Jakiego koloru jest karawan? Tak. Czarny.
10-4. Poważnie. Bot mnie perfekcyjnie spitował. Chodzi mi o ten śpika, a nie grafika. To weź poważnie napisz na tym, na Discordzie. Tam moderatorzy podsyłają co jakiś czas. Ktoś tam na skuterze jedzie. O Jezus, przepraszam. 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 Mam nadzieję, że nikt się we mnie nie wyrąbał. A tu też innych ludzi tak mruży, nie tylko mnie. Zamknij pojazd. Okej. Dzień dobry. Paladynelo mordeczko, co tam 4 złote? Dzięki wielkie Palan za donate'a, dzięki wielkie za pieniążka. Bardzo w porządku. No, lepiej wygląda, widać moje odznaczenia jeszcze z Afganistanu. Zgadza się, zgadza się. Ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Wiem o co chodzi, dobra. Panowie, chodźcie na drugi kraniec parkingu, jak coś wam powiem jeszcze. Dobra, ksiądz tam wymawia swoje, co ma do wypowiedzenia, potem od razu robimy salwę honorową, potem ja robię przemowę. Ingo, chcesz coś powiedzieć po mojej przemowie? Gdzie jest Ingo? Tak, potem pewnie jakiś jeszcze cywil będzie chciał się coś wypowiedzieć, bo wczoraj gadałem. Dobra, ile osób ma muszkiety? Włączy ktoś UU, bo napierdala głośno. Zaraz ktoś wyłączy, nie interesuj się. Tu grzecznie. Rita? Co? No dobrze wygląda, no co się czepiacie, no? Tak trochę trumna już poszła. Dobra, mamy widzę... 2, 3, 4. Czemu wzięli trumnę już? Nie wiem, idziemy szybko. Link do Discorda nie działa. Poważnie? Ty nagły atak teściowej, to zrób nowe zaproszenie, bo może już uniknęło, zniknęło. Czemu nie idziesz przed nami, jak wiesz gdzie? Przepraszam, może to jest niestosowne pytanie. Które miejsce mamy? Bo oczywiście nikt nas nie poinformował.
User joined your channel. Zapraszam tam. Szanuj jeleń, boś nie jeleń. Proszę na razie postawić to. Resident Policeman. Tworzy ktoś ten link do Discorda i słychać, że siedzisz na TS. Tak, tak, na TS siedzimy. Radio policyjne to TeamSpeak. Dobra, pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Zebraliśmy się tu wszyscy, aby pożegnać naszego brata Roberta Evansa. Jego śmierć napełnia bólem jego rodzinę, całą policję i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy, by z nimi w ciężkiej chwili byli wszyscy, którzy kochają. Zdechł i nic mu w życiu nie wróci. Marty Daimoda. Dałem ci później po lewie. Zapomniałem. Chwilą przejściową. Proszę o wożenie trumny maszyny. Funkcjonariusze po drugiej stronie. Siema. Trochę sztywny wraz, ale taki... Tak. Tak jest. Złożone naszynie. Ci bez muszkę. Przystępowanie? Ale jaja, co? Chyba piszemy znicze, co? Dawajcie czaty znicze. Znicze na tym... na czacie. RIP Robert. Ładnie, ładnie znicze, dajemy, dajemy. Trzeba uczcić Roberta. User in your channel timed out. Kogoś wywaliło. Thank you.
Ciekawe, jaki będzie twój pozrzeb. Ustawcie się do sprawy honorowej. Dobrze. Proszę, wszyscy. User entered your channel. Proszę, kurwa, położyć kwiaty. Obok siebie. Ci z muszkietami obok siebie. Sto na jebanym statusie drugim. Komendanta wywaliło. Dobrze. Czy chce ktoś coś powiedzieć? Chce ktoś przemowę jakąś? Komendant chciał. Chce tak, ktoś? Ja powiem. Zapraszam na środek. Zacytuję tutaj słowa pewnego polskiego muzyka, który powiedział. Jest Marek Piechuta, że ważne są tylko te dni, w których my się czekamy. I dzisiaj nadszedł taki dzień, który straciliśmy. Izak, dzięki wielkie za słowa, witam cię w ekipie. Jedyne co jest ważne w tym momencie, to tak naprawdę jakim go zapamiętamy. Znaliśmy go jako tego łysego, który się upijał. Znaliśmy go jako tego łysego, który walił pałą przez mordę na winnicy. Znaliśmy go jako dobrego policjanta. Niewiele was wiedziało o tym, jaki Robert jest naprawdę. Mi się udało go poznać i tą tajemnicę chyba jednak zabiorę do grobu. Razem z nim tutaj będę chciał być położony. Pamiętajcie, że Robert wspominał takie osoby jak Barry. Wspominał takie osoby jak Elon. Zawsze mówił o nich ciepło, się wyrażał. Pomimo, że nieraz nas zawodziły. Pamiętał też o policji. Nieraz nawet, kiedy po pijaku wchodziliśmy na dźwig. Nie chciał nigdy skoczyć, ponieważ mówił, że szkoda by było zostawić tej całej naszej wielkiej rodziny. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć wam naprawdę nic więcej, choćbym chciał. Wybaczcie. Salwa. Salwa chyba, nie? Psst. Czy jesteś jeszcze, to chcę przemówić? Ktoś z funkcjonariuszy. Pan komendant chciał. Zapraszam pana komendanta na środek. Poza wyspą. Rita. Panie komendancie. Jest na drugiej wyspie. Poza wyspie. To dokument. Proszę poczekać, komendant przekaże wiadomość. Rozumiem, no to w takim czekamy na wiadomość od komendanta. A biedny Robert, co? Marko, może ty? Ja nie dam rady się wytuszyć ani słowa, więc... Cedro. Albo Klara. Dobra, ja pójdę. 16 do 100 prześli mowę dla Tarii. Czyli Klary ma. Ale dymy. Ale dymy. Gdybyś trochę czytał, co ci pisze, co ci... No, chyba coś się co pisze ci, to byś wiedział, że masz Teon, a nie...
Bana. Dokładnie. Timeout to nie banik. Gadam. Patrzy na tego te. Powiem praktycznie w ogóle. Poznałam go właśnie przez Ingo. No, wydawał się naprawdę miłym facetem. Bardzo przyjaznym. Jak zginął Robert. Wypadek. Wielu przyjaznym osobom. Dawał sobie radę w pracy. Naprawdę był wybitny. Spotkało go coś, co nie powinno go spotkać, ale my nie dnia ani godziny, kiedy nasz czas też nadejdzie. Po tym, co spotkało Roberta, zapewne by nie chciał, byśmy się wszyscy załamywali, dlatego lepiej po prostu wierzyć, że po prostu Robert już nie cierpi, a my musimy żyć dalej. Pracować dalej, być na tym świecie i pracować, by lepiej nam się żyło. Tak więc mam nadzieję, że wszyscy z was zapamiętacie Roberta dobrze i będziecie dalej żyć, pracować i próbować być szczęśliwy w tym dołku. Amen. Amen. Widziałeś ten samochód? Nie. A teraz pismo od komendanta. Szanowni goście, przyjaciele, funkcjonariusze. Zebraliśmy się tu dziś, by pożegnać tragicznie zmarłego świętej pamięci Roberta Evansa. Odszedł od nas, pozostawiając nam pytanie. Dlaczego tak wspaniałego i troskliwego człowieka, sumiennego i pracowitego funkcjonariusza w tak młodym wieku wezwały do siebie niebiosa? Robert był znany ze swojej życzliwości, dobrego serca, nietuzinkowego poczucia humoru. Gdy ktoś potrzebował pomocy, bądź dobrej rady, nie odmawiał niczego. Był niezwykle odważny, tylko dawał przykład podczas pełnienia. Tyle jeszcze mógł nam opowiedzieć, tyle kart zapisać. Paladyn, no niestety takie życie, 9 z... Co? Paladyn, ja nie mogę, dzięki wielkie za donata, stary, dzięki wielkie, wow. Dzięki wielkie, jeszcze raz za pieniążka. Wszystkie słowa wsparcia. A tobie, oficerze, pragnę podziękować za służbę, tym samym awansując cię na Police Officer 2. Podpisano komendant Eric Mercado. Amen. Amen. Bardzo pięknie. Dobrze, jeżeli wszyscy się już wypowiedzieli, to ja powiem jeszcze tylko krótkie słowo od siebie. Może nie znałem pana Roberta, ale to, ilu nas jest, ile ludzi chce pożegnać tego to wspaniałego człowieka, pokazuje, jakim musiał być dobrym funkcjonariuszem i jakim sumiennym musiał być człowiekiem. Jest teraz w lepszym miejscu niż to, nie oszukujmy się. I niech tam spoczywa w pokoju. Do sali honorowej. Tak jest. Cel. Pal. Cel. Pal. Cel. Pal. Dobra, kto jeszcze nie pozostawił kwiatów, proszę położyć. To niezłą wędkę sobie wyciągnął. Żegnaj, Robert. Marty jeden synchro potrafi mieć. Taki już fajwem. Bierze z grobu kwiaty. Czy
siema. O, jeszcze. Za te mandaty. Dobrze. Jeżeli już wszyscy się wypowiedzieli i wszyscy położyli kwiaty, możemy się rozejść. Spoczywaj w pokoju Chrystusa. Szybko! Teraz wyrazy współczucia. Dziękuję. Widać było, że był naprawdę dla ciebie. Jezu, kwiaty. Prawda. Ale widzicie, załapałem się, załapałem się. Przez to, że był napad na bank, czy tam na sklep, to się załapałem na pogrzeb. Tak to bym na pewno nie zdążył, nie? Także o tyle kozak. O tyle kozak. Ukradli, poukradali. Chcesz jeszcze zostać? Tak. Dobra. Han zaczyna się modlić pierwszy raz w życiu. Dzięki wielkie za... Witam w ekipie Rolnika Kup. Co 14 złotych. Pan Aladyn jeszcze dodaj ta dupną. Paladyn, wariacie, Rolnik Jakub, witam cię w ekipie. Paladyn, dzięki wielkie jeszcze raz. Ja nie mogę, stary. Wow, dzięki wielkie. Ludzie nie wiem, na co czekają. Ciekawe. U, Julia przyszła. Tego się nie spodziewałem. Musisz podziękować niebieskim, no! Ta syrena w tle. O, Basia wie, o co chodzi. Wiem, że jest Barry Richard. Widzę go. To jest ten szary tam, nie? Chyba. Czy tam, albo był już, był, ale był taki podobny do niego. Nie, nie wiem, czy to ten szary, ale był taki. Jeszcze jeden był. Było dwóch takich szarych włosach. I chyba to jest on, albo to nie on i był wcześniej, bo widziałem go faktycznie, jak przyszedł. Za bardzo załamany. No dobrze, rozumiem. Rito, pójdź do... Był właśnie, no tam. Widziałem go, że był tu taki właśnie, podobny do niego strasznie. Co mam puścić? Ulubione piosenki Roberta, na koniec. Którą? Bo były dwie. Jak prężył mózg kuły. Aha, już się robi. Jego ulubione. O matko boska. Pożegnajmy Roberta jego ulubioną muzyką z komendy, na której widok zawsze się uśmiechał. A teraz impreza. No idziemy na stypę pić, nie? Wow! Dzięki wielkie za donata. Paladyn więcej jutro XD 1 zł. Dzięki wielkie, Paladyn, jeszcze raz. Dzięki wielkie. Siema, co jest, czemu on umarł, co się stało? Miał wypadek samochodowy wraz z Zingo. On niestety nie przeżył.
Musiałem sobie SS-a zrobić. No Martis typa teraz. Jutro kiedy masz live? Od 10 rano. Mniej więcej. 10:30 zależy jak wstanę. Bo czasem wiecie jak jest. Wiecie jak jest. Okej. Okay. Czekamy aż Lita puści jego piosenkę ulubioną. Od tego płaczu pić mi się zachciało. Masz może butelkę wody? Tak, chodź. A dzisiaj doktor live około 22. Mniej więcej. Zobaczymy jak tam będzie z frekwencją, bo jak będzie 20 osób nagle, to nie, to też nie będziemy prowadzić streama, nie? A, to już mój drugi pogrzeb na tej wyspie. Pierwszy, ale jakże... Nie no. Raczej stream będzie do 23 planowo, albo 22. To jest jakbym była jedna osoba, to i tak bym, wiesz... O, ten wypadek był odegrany, bo mu się nie chciało już grać, czy po prostu... Dobra, chyba będzie. Aż tak zarąbał. No... Oho. Nie wiem jak to było z tym. Ostatni raz do Roberta. Ostatnia wola. Tak. Fajna. Mail, witam cię w ekipie, dzięki za subika. Wszystkich, dla Roberta. Gdzie on jest? Gdzie jest mój policjant? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ale kozak. Robert patrzy i się w grobie przewraca. Boże, Robercie! Nie rób tego! Wyjdź stąd szybko, odkopcie go, on jeszcze żyje! On jeszcze da radę! Ale kozak! Policja! Wyjdźcie go stąd jak najszybciej, no! Przestań! Bercik, uspokój się! Nie wytrzymam tego! Nie na miejscu! Nie wytrzymam tego! Boże! Robert! Zapomniałem kwiatków z tego wszystkiego. Już masz wstawać. Już wstaję. No miło mi, byłem u kilku, ale u ciebie najfajniejszy live. No to miło mi w takim razie. Miło mi to usłyszeć. O, ten, czekajcie, ten w okularach z kamizelką taką szarą, nie? Ten co teraz, nie ten. Ten co jest teraz w pierwszym tle po prawej stronie, nie? A nie wiem jak wam to wyjaśnić. Pokażę wam na myszce, tu, ten, nie? To jest Bart. Sukę może mniejszym, ale pieniążkiem sypnej. O kurcze. Dzięki wielkie, stary. Dzięki wielkie, suchy. Nieważne czy mniejszym, ale dzięki wielkie za dotację, stary. Nieważne ile pieniędzy, ważne, że chociaż troszkę wesprzesz. Mi to bardzo miło, nie? Mi bardzo miło. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Fajna nuta. Teraz puść te trąbki. Nie są trąbki. 4,5 subów zaraz, no.
Jeszcze 16 subików i będzie 4,5K, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, nie? Z tego wyniku, jaki się udało osiągnąć. Skurwysyny, mi auto zajebałeś. To nie odpowiedni moment, mi się wydaje. O Boże. Musztra wyjściowa? To z jakim masz? Dobra, w prawo zwrot. Za mną marsz. User joined your channel. Tysięca z trzeci. Pierwszy. A co pani tak zasłabła? Pomóż. Chodź, Klara, chodź. Okej. Co z takimi krzaczorami idziemy? No tak, to ja sztandar prowadziłam. No ja też nosiłem sztandar w podstawówce, wiesz? Paladyn żyć albo nie żyć, o to jest pytanie i za 1 złoty. Dobra, szczek luźny. Dzięki wielkie, Paladyn, jeszcze raz. Dzięki wielkie, stary. Zdało mi się, żeby ktoś tutaj przywiózł autobus. To 4 do wolnej jednostki. Wolnej jednostki. No to co mam autobus? Uważam. Przecież macie radiowo. Co autobus? Ale ukradłeś przez ten samochód. Potrzebny autobus. Ja mam autobus, mogę wziąć 3 osoby. To ty, na cmentarz. Też mogę wziąć 3 osoby. My też, skurwysyna. Oczekujemy na ciebie. Zaraz spakuję. Tak to fajnie, że dam ci jeszcze 3 subiki, o nie! Cześć, Bartek. Ja mogę wziąć tych 2 zalamanych. Oni są i zostaw. Okej, skurczy są płani tu, proszę gordy. Oczywiście, że tak. Jak się nazywa? Coś na B. I wiesz, że jest autobus i jest radiowóz. Więzienny. A co, Luka, zabierzesz nas? Nie, Ingo. No mogę was. Bartek, dzięki wielkie za subika. Siemka, wszystkim widzę, że mnie cały pogrzeb ominął. No niestety, ale możesz sobie cofnąć. Aron mi się zgubił. To ja też zostanę. Nie, Klara, dajcie mi powiedzieć chwilę sami. Już zaraz się wszyscy rzucą. No Jezu. Daj... No to mamy autobus więzienny. My oczekujemy na po prostu na jednostkę, która już jedzie. Chciałaś autobus, to masz. Jedziesz autobus. To ja mogę wziąć sobie. Nie trzeba, naprawdę obywatelu nie trzeba. Damy sobie radę. Ale dziękuję za dobre chęci. A kojarzy, co to za nota w Donate? No wiem, co to za nota, sam ją ustawiałem. To jest Money, Broiler Money. User in your channel timed out. Jedzie? Czy nie jedzie? Gdzie on jest? Tutaj powinien być gdzieś na komendzie, nie? Nie ma go. I teraz jestem autobusem?
Przyjechał radiowóz? No to mamy autobus. Miał być autobus. Po co ci autobus, powiedz mi? Po co ci autobus? Zobacz, ile nas jest. Pięciu. A tam jeszcze stoi jeszcze jedna radiolka. Tam stoi gdzie? Dwóch. Na sygnałach. Na garażu. Ale jeszcze mamy dwóch funkcjonariuszy, panie oficerze, sierżancie. Na garażu jest radiolka, w której jest cztery miejsca. Ja zabiorę trzech. I tam masz cztery miejsca. Nie widzę tu kurwa żadnego. Tam jest garaż. Tam jest parking. Tam, w tamtą stronę. Tam parkowaliśmy auta. Podjadę tu zaraz. Ja mam klucze, ja otwieram, uwaga. Dobra. Jest, pa... A jednak. Musiał pan oficer, no. Tak. To jeszcze. Klara i Inga. Na pewno mają radiowóz? Mhm. 105 plus 1, powrót na komendę. Poczekaj, poczekamy na nich, nie? Nie, oni mają swój transport. Oni mają transport, nie mają jechać dziurką. Aha, okej. Okay. Dobra. Tak słyszałem. Jak będę potrzebować transportu, to na pewno. Okej. Co tam czaty u was? Grobowa cisza na tym czacie. No, chyba się z pogrzebu tak zebrało. Co za sygnały? Aha, okej. Kto tu coś pisze? Jedziemy tu w prawo i myk. I myk prosto. No, tutaj postoję chwilę na światłach, niestety. Niestety. Siema, cześć Igor. Hejka, Marty Subik, łapka. No to bardzo mi miło w takim razie, Menan Holly. A Marty, słuchaj, jaki jest powód zatrzymania ręczny? Aha, nie rozumiem. Nie rozumiem. Marty w sklepie, łowca dusz, siemka. Sorki. Dobra, jadę.
Jedziemy wymienić radiowóz, bo już fachy nie mamy. Znaczy, ja jedź i tak na komendę. Marty, pograsz na innym serwerze lub z widzami? Z widzami kiedyś pogramy. Też bym dał suba, ale już dawno zostawiony, czyli tylko łapka została. No, za łapkę też jestem wdzięczny, nie powiem, że nie. Czemu dałem suba i nie było widać? Oj, to mi się nie pytaj. A nie, wiem, bo masz na prywatne subskrypcje. Musisz dać sobie na publiczne subskrypcje. Czego on się tak wystraszył? Nie mam pojęcia. Rozumiem, oficerze. Chodzi w tym, że policjant wie pan, jaki jest powód zatrzymania, on mówi ręczny. Aha, że... No... Bo dzisiaj na lewie z panu będzie się działa jakaś gruba akcja z niebieskimi. Marko, jak mówiłem, że wam w radiowazie możesz do mnie mówić jak chcesz, ale jak przy ludziach to wiadomo. Wolę mówić służbowo. No służbowo, sierżancie, pamiętaj. Ten for. No to nadrobiliśmy. Chciałem nadrobić, ale jednak nie wyszło. O, to jeszcze tu, dobra. Nadrobiliśmy jak Higgs. Średnio nadrobiliśmy, tak się... W ogóle. Dol! To dobry rokas. Ogólnie, panie sierżancie, bo mam takie pytanie, taką propozycję może inaczej, bo w sumie stwierdziłem, że przestępców wprowadzając przez główną komendę to może być słaby wybór i może faktycznie, gdy kogoś zatrzymujemy, to może tamtędy go wprowadzać. Nie wiem zupełnie co mówisz. Chodzi mi o to, że gdy mamy zatrzymaną osobę, to zamiast wprowadzać go przez główne wejście na komendzie, to można tylnym wejściem, żeby nikt go nie widział, media i tak dalej. Teoretycznie tak, no. Dobra. Do 5 do 106 muszę do dużym schowkę. Stopień status 3. Ale dymy. Dymy jak fix z tym ślubem, powiem wam. Dymy jak fix. Dobra, poczekajcie. Schowaj broń. Składa muszkiet na ladę przez ładykie kierunku Halinki 114 złożyłem muszkiet. Ja w shotgunie nie mam amunicji, czemu tak? Co ciebie jest na patrol?
SMG mogę, chyba nie? Co to za strzał? Sprawdziliśmy, czy... Sprawdzaliśmy, czy jest załadowany muszkiet. Żeby było życie załadowane. A ta krew? Jaka krew? A widzisz tu gdzieś trupa, żeby ktoś dostał? Widzę krew. Nie ma, no to bo się wywróciłam. Aha, rozumiem. Sierżant, pani sierżant. Tak. Subiku łapka, no to mi w takim razie niezmiernie miło. Dawaj strąść dziewczyn na patrol. Zaraz zapytam, czy ktoś jest sędy. Ciężko ci było podanie do policji? No troszkę był problem. 114-10-1, jest ktoś chętny na patrol? Muszę wypłacić pieniądze. O, jak słodko. Czekajcie. Właśnie, Dority, szybko, powodę i chleb. Psst. Panie sierżancie, mógłbym prosić o wodę? O zestaw cały i chlebek? 15 chlebka i full wody. O, dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy. Kurde, Rita już nie będzie po ślubie ze mną jeździć na patrole. Niestety. 114, 10, 5 na patrol, jednostka Lincoln. Każdy dał lajka i suba i uderzył w dzwona. No właśnie, każdy dał czy nie? O, jak słodko, w myślach też bym tak chciał. To taka zmyła ten nick. kłamca. Chociaż najbardziej do chyba Julki, do Ritki. To do Julki, nie do Ritki, no dokładnie. To niezłe kradzione futo. Co oznacza, że jak chcę wbić na serwer, to wyskakuje komunikat, nie macie na whiteliście. No bo serwer ma whitelistę, czy tak, czyli nie każdy ma dostęp do serwera. Musisz przejść specjalną rekrutację, żeby się dostać. Dawid Royal ZRT, dzięki wielkie za suba, witam cię w ekipie. Sorry. Marta Schwitzberg, dzięki wielkie za suba, witam cię także w ekipie. Na zdrówko, dzięki wielkie Justyna. Dzięki wielkie. Smacznego. Dobra, jedziemy. Nie ma obijania. Pemek, dzięki wielkie za suba, witam cię w ekipie. Zrobisz te live, zrób, bo tylko jakiś pościg może za czerwonymi. A czerwoni to są te ospano, nie? Marti, co oznacza jednostka Lincoln? Jednoosobowa jednostka. Teraz to mi się jeść zachciało. O Jezus. A, poszedłem.
XD, XD, dzięki wielkie za słowa, witam cię w ekipie. Zaraz prawie 4,5 tysiąca subików, coraz bliżej, nie? Coraz bliżej celu. Czerwoni to bluz, czyli ospano, no tak myślałem. Ścigałeś już czerwonych? Nie, jeszcze ich w ogóle nie spotkałem nigdy. Także nie. ...114 kod 6 do burrito przyległo na... ...street. Wróć do pojazdu natychmiast! Wróć do pojazdu! Wróć do pojazdu. Dobrze, przepraszam. Ja tam chciałem tylko powiedzieć, że muszę szybko do nim podjechać, bo silnik właśnie wysiadł. Mhm. A myśli pan, że dlaczego pana zatrzymuje? Tam na zielonym wszystko przejechało. Nie było żadnego czerwonego po drodze. Poruszanie się pojazdem nieprzystosowanym do ruchu. Proszę pana, Los Santos Police Department, Marco Del Piero, numer oznaki 114. Czy znany jest powód zatrzymania? Nie, bo... Poruszanie się pojazdem nieprzystosowanym do ruchu. Dodatkowo agresywna jazda. Wyprzedzanie, korzystając przy tym z chodnika. To się kwalifikuje do agresywnej jazdy. Proszę pana, poproszę dokumenty do kontroli, dowód osobisty, dowód rejestracyjny od pojazdu, prawo jazdy i ubezpieczenie OC. Niech pan czeka, nie mam. Tam żadnych nic takich rzeczy nie zrobię. Więc nie wiem, o co o panu chodzi. Ja mam szybko pojazd odstawić po kilometrach. W momencie, gdy pojazd jest niesprawny, należy zadzwonić po holownika. Ale jak pojazd jeździ, to znaczy, że jeszcze jest sprawny. Ale jest nieprzystosowany do ruchu. Stwarza zagrożenie. Czy pojazd dymiący się... No, nie będę z panem dyskutował. A niech pan zobaczy, to jest tutaj od razu za 100 metrów ode mnie miałem właśnie potrzebę, żeby go odstawić, więc... Rozumiem. Proszę dokumenty. Moja decyzja jest nieodwracalna. Me zabieram dokumenty od mężczyzny, po czym przegląda je i sprawdza, czy wszystko. To jest samochód firmowy. Jest to właśnie wszystko? Dopiero wziąłem. Nathan LaCroix. Prawo jazdy także. Ojoj, biedaczek pójdzie do więzienia. Biedaczysko. Twardy glina, a jak? Takiego gramy, no. Sam czaty chciały, no to odgrywamy takiego, nie? No, szefie, kierowca pokazał tylko dowód osobisty i dokumenty od samochodu. Proszę pana, gdzie jest pański dowód? Prawo jazdy? Przepraszam. Trzymaj się. A prawo jazdy to, proszę pana, ja tam zostawiłem właśnie w mieszkaniu, wie pan? Mhm. To ja sobie sprawdzę w bazie, czy pan miał kiedykolwiek prawo jazdy robione. Me odpala komputer pokładowy, po czym... Pana, tam mogę odstawić samochód, bo będę miał później problemy od po czym sprawdza w bazie danych. Odmawiam. Uznam to za ucieczkę. Prawo jazdy. Ale panie, kto później będzie za holownika płacił? Poczekajcie. Oho.
Czekajcie, bo mi streama wywaliło chyba. Nie, nie wywaliło? Wywaliło mi streama czy nie? Czekajcie. Coś jest nie tak. Ty, nie wywaliło mi streama chyba, nie? Czy wywaliło? Proszę pana, pan nigdy nie miał prawa jazdy. Ja proszę pana tam robiłem, ale to dawno temu. Widzę, że pan nie ma. Ja nie jestem pewny. A tam pisałem. Dobrze, tam proszę do... poczekać chwilę, ja się panem za sekundę zajmę. Dobrze. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Ty jestem, wracam, sorki. A proszę pana, pan by się lepiej zajął taksówkarzem, któremu ukradniłem taksówkę. Z niego się też coś... Dobrze, proszę pana. Teraz tak pogorszowane. Proszę pana, w dniu dzisiejszym nakładam na pana mandat w wysokości 2750 dolarów. Będzie pan miał tydzień czasu na spłatę mandatu oraz 3 dni na odwołanie się do sądu. Jeżeli pan uważa, że mandat jest niesłuszny. Ale za co aż tyle, proszę pana? Poruszanie się pojazdem nieprzystosowanym do ruchu. Jazda bez prawa jazdy. Mogę doliczyć jeszcze doliczyć agresywną jazdę, jeżeli pan chce. Nie ma problemu. Ja tam, ale proszę pana, tam jeździłem spokojnie. 80 km na maksymalnie nie było można. I chciałem tylko odwieźć samochód. Samochód, jeśli jest nieprzystosowany. To tylko dlatego, że przez brak policji, bo tam mojego taksówkarza musiałem podwieźć specjalnie pod komisariat. Pańska historia mnie zupełnie nie obchodzi. Ja widziałem tu i teraz. Poruszał się pan pojazdem tym? Poruszał się pan. Tego pan nie zaprzeczy. No, lekko się... Przed chwilą się właśnie zadymił, dlatego chciałem go szybko odstawić. Nie ma czegoś takiego jak szybko odstawić, tylko się dzwoni po mechanika. To nie jest plac zabaw. Ale proszę pana, jak samochód jeszcze jedzie, no to jest dalej przystosowane. Jeśli byście... Ja nie widzę, w czym jest problem. 3750 w tym momencie może być, nie ma problemu. Będzie pan jeszcze dyskutował? Ma pan teraz... Niech pan teraz weźmie za co aż 3700? Ja mogę sprawdzić. Na początku było 2750. Dyskutuje ja pan, doliczyłem agresywną jazdę. Jest 3750. Przepraszam bardzo, ale to pan coraz więcej dolicza, bo na początku było 1700. To pan widzi, już pan kłamie. 2750 było. 2750. Ja pamiętam dobrze, pan powiedział 1750. To pan sobie może przeczyścić może uszy, bez urazy. Proszę pana! 3750 w tym momencie nakładam na pana mandatu. Będzie pan miał tydzień czasu na spłatę mandatu oraz kilka dni na odwołanie się od niego do sądu, jeżeli pan uważa, że mandat został nałożony na pana niesłusznie. Przypominam, musi mieć pan niezbite dowody, w tym celu raczej bym wolał radzić zrobić zdjęcia pojazdu, jeżeli pan uważa, że to jest niesłuszne. Ja proszę pana, ten samochód się zaczął dymić akurat kiedy przekroczyłem tamte światło, to akurat pan zaczął, że zaczął się dymić. A byłem 500 metrów od poczty, to znaczy, że... Nie mój problem. ...zostawić moją może się za jakieś zwykle... Kwita za kwit, po czym wypisuję mandat na dane, co? Nie chciałem właśnie, żeby nikomu się nic nie stało, chciałem go na poczty stawić. Pan sam zatrzymuje, żebym tych pojazdów nie mógł tego odstawić. Wypisuję mandat na kierowcy, a następnie... Wpisuję kwotę... 3750 dolarów. Na tym... Tam nie przedstawił ani numeru rejestrowego. Odznaki nie podał. Nie pokazał pan odznaki. Skąd ja mogę wiedzieć, że pan tego... Przedstawiłem się. Marco Del Piero, numer odznaki 114. Przedstawiłem się. Nie przedstawił się pan. Przedstawiłem się. Zapytałem następnie, czy znany jest powód zatrzymania. Jak widać, pan kolejnej rzeczy nie dosłyszał.
Ale proszę pana, tutaj nie dyskutować. Po co mam dzwonić do mechanika, jak mam tutaj jak mogę jeszcze się poruszać i mam 500 metrów do poczy, żeby go odtawić. Może pan mieć nawet 2 metry, ale pan ma zjechać na pobocze, rozumie pan? Jak tam ale jak się pojazd dalej się porusza, to ja nie widzę problemu. Proszę pana, jedno światło panu nie działa. Przednia szyba wybita. Prawa przednia szyba wybita. Dymi się światło... spod maski. Coś jeszcze, proszę pana? Proszę nie dyskutować. Proszę wziąć ten mandat, nie będę trzymał tej ręki jak idiota. Szyby i światła. Proszę wziąć mandat. Wszystko jest na miejscu. Proszę wziąć mandat. Z głową, bo ja wszystkie szyby już u mnie są na miejscu. Widzi pan? Pan coś ma z głową, pan specjalnie dodaje tylko. Tylko lekko się kopci. No właśnie, kopci się. A się kopci się, bo miałem właśnie go odstawić na pocztę. To już nie. To mnie nie obchodzi, co pan chciał z tym zrobić. Proszę wziąć ten mandat ode mnie. Ale przepraszam. Ale szybki wszystko ma, to ja nie widzę. Ale pan nie rozumie, że się dymi? Dymi się z pojazdu! Pan nie rozumie? No. Proszę, kim pan jest? Kim pan jest? Kim pan jest? Imię, nazwisko pańskie, poproszę. Federico Della Rosa. Nie ma pan kompletnie tutaj żadnego powiązania z tą interwencją. Proszę się odsunąć, natychmiast. Dobrze, ja się odsunę, będę... Ale pan jest świadkiem, ja... Świadkiem czego? Mam zawołać kolejną jednostkę, żeby panu powiedziała to samo? Zwróć! Proszę mi nie przerywać! Proszę mi nie przerywać! Mówię ja! Trochę kultury, chamie! Ale to pan podnosi głos niepotrzebnie. Mam zawołać kolejną jednostkę, aby tutaj przyjechała i stwierdziła to samo? Chce pan tego? Mam tylko jedno pytanie. Jeśli zostanie samochód... samochód od firmy. Zrobiłem pod parking główny, żeby mojego przyjaciela odstawić. I z nim zaszło się do mnie. Chciałem go szybko odstawić, żeby szef nie miał problemów i żeby specjalnie nie robić korków. Żeby nie robić korków, nie robić problemów, nie stworzyć zagrożenia w ruchu drogowym. Proszę pana, tym, że pan wyjechał niesprawnym pojazdem na ulicę, pan stworzył problem. Tu jest problem, proszę pana. Czego pan nie rozumie? Pojazd był na początku był sprawny. Widzę, jak jest sprawny. Kopci się z niego. Po chwili... No... Szelka przeliła. Ja tam gdzieś by trochę na pochodzie zdałem. Godzinę by jeszcze pojeździł, dlatego chciałem go jak najszybciej odstawić. Ale widzi pan. Zatrzymał mnie pan... Koniec dyskusji! Proszę wziąć ten mandat ode mnie i zakończymy tą interwencję. Ale ja nie przejmuję... Nie ma czegoś takiego, jak nie przyjmuje mandatu. Ma pan 3 dni na odwołanie się do sądu. Może pan opłacić mechanika, adwokata, może pan opłacić sąd i wtedy możemy się posądzić. Ale radzę tutaj panu tego nie robić, bo nie wróżę panu świetlanej przyszłości. Wie pan? Proszę przyjąć ten mandat, bo pan ma taki obowiązek, jako obywatel Los Santos. Ha! Okej. Okej. Okay. Potrzebna jedna jednostka na szpital. Jakiś pan tutaj nam się awenturuje na recepcji. 10-4, proszę zostaw go, bo nie potrzebuję tego. Dobrze. Ja się nie mogę. 104, co świeci. Teraz pytanie, czy on wróci, czy nie wróci. Wylogował się. Dobra, on nie wejdzie na serwer. 114, kod 4 dla kodu 6 przy poczcie na Laguna Street. Jak już się nie zaloguje, to już nie mój problem. O, jak ładnie się zatrzymał na znaku stop. Super. Van powinien być, ale nie, ja go raczej wywaliło, wiesz?
Nie, no nie będę na niego tak robił. To nie jest battle log, mi się wydaje. Chociaż czekajcie, zawołam admina. Nie, wolę to sprawdzić, bo admini mogą wejść w konsolę i to sprawdzić. Także ja to sprawdzę. Poczekajcie, wrócę tu. Powiedzcie, że Buri to jeszcze nie zniknęło. Nie zniknęło, super. Git. Czaty, cofnijcie live'a i sprawdźcie mi, jak on się nazywał, tamten gościu. Jak się nazywał tamten gościu? A ja tu już wołam Alina. PM16-16-7, przecinek Możesz. TP na sekundkę. Gościu się wylogował podczas kontroli, gdy miał dostać wysoki mandat. Czaty, sprawdźcie, jak on się nazywał. Ale jego nazwę OOC, nie Nathan Lacroix, tylko jego nazwę OOC. Tam też powinno pisać. No, cześć. Cześć, wiesz co, ten gościu mi się tu wylogował, miał dostać 3750 mandatu. I wiesz, wykłócał się, że ma i tak pojazd i tak dalej, wiesz, że ma sprawny pojazd, czy tam wiesz, że nie powinno dostać mandatu i tak dalej. I się wylogował. Nazwa miał Jakub Janusz. Razem. Jakbyś mógł mi sprawdzić, czy to był battle log, czy crash. Jakub, ja. Tego co widzę, to dostał crasha. Crash, tak? Tak. Dobra, dzięki wielkie. Bo po prostu wiesz, wolę się upewnić, nie? Mhm. Dobra, to nieważne. Będę czekał na niego pół godziny. Dobra, dzięki wielkie. No, widzicie, jednak crash. Dobra, nie chcę mi się na niego czekać. Nie będę czekał na niego 30 minut, nie? Bez przesady. Chodziło mi o właśnie tą nazwę Jakub Janusz. Nazwę OOC, bo oni z nazwy IC to nic nie widzą. Tylko nazwę OOC chodzi. Także czasem dobrze mieć streama, nie? Czy jednak crash? Nie, crash. Crash jak nic. To też mi się tak wydawało, że crash. Tak musi napisać do ciebie. No musi. Jeżeli nie napisze, ale też nie wiadomo, kiedy on wejdzie na serwer. Chłopie, jak on wejdzie za 30 minut na serwer, to co mi z tego? Kto tam jest na serwerze, ciekawy. Marcioch, Kufi, Cebula, Vini, Vitali, Chori, Filip. Nie ma nikogo. Dobra, jedziemy pod centrą. Co to za palenie gumy, ja się pytam. Co to za palenie gumy tą kokwetto? Co to ma znaczyć? O, niezła kokwetta. Niezłe, nie? Już patrzy czat, że wbił, a miał mandat dosyć. Tak, wiem. Pewnie wszedł menadżer zadań, zakończył zdanie. Nie, to nie tak samo działa. Jak jest crash, to crash po prostu. Także oni to widzą wszystko w konsoli. Także crasha dostał. Także nie ma co. Nathan Lacroix. Nie, chodziło mi o nazwę. O tą nazwę, Jakub, nie na ten dla króla, Jakub, Janusz Jakub, czy coś takiego. Bo to jest nazwa OOC, ta, która tutaj widnieje na tej tablicy. Bo oni z tego Jakub Janusz, to oni nic nie widzą, nie? Tak jak ja, Marty, tu, to oni mają tam Jakub Janusz, nie wiem, Truman, Goofy i tak dalej. Okej, okay. Psyt, wbijemy dzisiaj 300 like? No właśnie. Dobra, jedziemy. I jazda. A ja czemu ludzie zawsze dostają crasha podczas dawania mandatu? Oj, nie wiem, nie mam pojęcia. Co to za M&M'sy?
Zeleniak zapieńcza sobie tym Matizem. Matizem? Nie, jak on się nazywa? Jak to się nazywa? No, nie pamiętam. Wszyscy Unitra. Co tak mało osób? Wszyscy Unitra, aha. No, dużo osób jest Unitra, nie? On tam ma po 10 tysięcy osób, jak nie więcej, także... Także no. W godzinach wieczornych jest zawsze mniej osób. Dzięki Irkie za subika, witam cię stary w ekipie. Służyć, chronić, dokładnie. Dominik Kozłowski, dzięki za suba. Marty, jaką masz pensję? Bardzo mało, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej tutaj jest mała, niska. Czekajcie. Czemu tam jest karetka? Siema, co tam? A wiesz co? Bardzo w porządku. Lol. Okej. Okay. W porządku. Ugotowaliście go? Aha, bo to są boty! Aha, nie wiedziałem, że to boty. Jeszcze jedno, to może w końcu tym ocelotem jeździć? Nie, nie mogę chyba. Ja chociaż nie wiem, czy mogę, czy nie mogę. Jako masz rangę w Police Officer 2. Tym pytaniem niwelujesz szansę o 100%. Dokładnie, nagrywaj przed albo po Nitrze, to będziesz miał miliardy wysiedleń. Nie, coś ty. Nie, raczej nie. Kurde, za blisko mnie stają. Coś mi się tak wydaje. Zaraz mi uderzą we mnie i tyle będzie. Tyle będzie. Służyć, chronić Martiego. A jak? Chronić, chronić, dokładnie. Dobrze mówicie. Z panu dzisiaj będzie miał live'a? Czy nie? Idę na kolację, zaraz wracam. No to trzymaj się, smacznego. Wiecie tam, czaty coś? Czy z panu będzie miał? Szkoda, że Robert umarł, chociaż był gejem. Był gejem? Nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. A on coś za szybko jeździ. No, ten gościu trochę za szybko jeździ, tak mi się wydaje. A jednak to bot, a jednak bot. A jednak to bot, ja nie mogę. Ale dymy. O 20:30 ma, aha, okej, okay. Nie wiedziałem. No to będą dymy pewnie. Tylko Truman o tym wie. O kurczę, to nie wiedziałem. Ha. Dobra, jedziemy tu w prawo, na mainie. Jedziemy tu. Jedziemy tu, tak się omija światła. Oj, 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 uderzyłem niechcący. Sorry. Jest tu ktoś, coś ciekawego? To ładnie stanął na środku pasa. Fajnie, podobało mi się, zaimponował mi tym. Kurde, osóbków do 465 tysięcy. Kto służy i chroni Martiego, to pisze: służę i chronię. Do której live? Do 22, 3, coś takiego. Tak mniej więcej posiedzimy. 22 planuję. Czemu tu jest radiowóz? Kto tu jest? 114 do jednostki, jaka jest w szpitalu. Co się dzieje?
User disconnected from your channel. Wit, na jaki kanał mam wysłać na Discord, że dostałem się i będę rozmawiał kwalifikacji, no pomożesz? No na Discorda GoTRP, nie? Najlepiej będzie. Tak będzie najprościej, ale wiesz. Ingo tam jest, wiem. Służę i chronię. No i o to chodzi, służę i chronię. Z panu Gragangusa z czerwonymi. Ładnie wam z komisariatu z celi uciekł w poniedziałek z dodatku z buta. No wiem, słyszałem, że uciekł. Nie było mnie wtedy niestety. Marti, był już pogrzeb? Tak, był już. Możesz sobie cofnąć live'a o trochę? Zobaczyć, jak to tam wyszło. Miarę myślę wyszedł pogrzeb. No tak, ale kanał Fakt czy ITP? Nie wiem, tam masz jakiś taki kanał chyba specjalny. Ej, bo dostałem Marti bana za nic. Gdzie bana? Siemanko Marti, cześć Kamilo. Witam cię bardzo serdecznie. Mamy tradycję kochać policję. Dokładnie. Pieśni mogły być lepsze na pogrzebie. No. A tam. Nie ma co przeżywać. No na czacie na parę minut, ale za co? Marti, podpowiesz, Julka odeszła z policji? Nie, ona jest po prostu w EMS-ach, do jutra chyba. Jutro już wraca normalnie. A jak się spóźniłem, z terminem? Jakim terminem? Na co terminem? Na rozmowę? No to lipa, no. To wtedy już się umawiaj jakoś specjalnie, nie? Ja nie wiem, ja się nie spóźniłem, także nie odpowiem ci na to pytanko. Niestety. Na wysłanie. A tam nie przeżywaj. Wyślij teraz, nie? Im szybciej wyślesz, tym lepiej, nie? Może nic się nie stanie, mam nadzieję. Inaczej... Ale my poszli bokiem. No i deszcz. Najgorsze co może być, deszcz. Ospano jako ten osijacz jakoś tak dał jakiś tydzień temu młodego do papiego i Kendricka, żeby go na mężczyznę zrobili, a oni go zaczęli uczyć go bić, pić alkohol i po stripteaserkach z nimi chodził. Marti, widzimy się jutro na Akademii. Tak, będę. Będę pomagał w Akademii. Żeby zagrać na tym serwie, to trzeba te dziwne podania napisać z opowieściami i tak dalej. Czyli można inaczej. No musisz podać. Tak. Nie dziwne, tylko to sprawdzę, czy masz kreatywność. I czy masz pomysł na postać, a nie, że będziesz odgrywał sobie gościa, który jeździ 24/7 przy lawecie. Znaczy przy, wiesz. O, widzicie, ten jeszcze przy burrito nawet nie był. Tak, żebym czekał tu bez sensu cały czas na niego, nie? Dobra, 114 zgłaszam. Możesz przyjechać na moje 10.20, to jest parking w cmentarze. 10.4, 10.5.
Gdzie on jest? O Jezus. Chrysty panie, jak daleko. Pojedziemy na dwójkach, nie wiem czy powinienem, ale chyba na dwójkach, nie? Wróciłem, no to witam cię, Bonking. Witam z powrotem. Jedziemy. Śmiało! Nie wiem w sumie, dobra, nie, jedziemy bez dwójek, bo chyba trochę zbyt agresywnie. Nie powinienem na dwójkach jechać. Czemu nie ma Ritki? Ritka jest, tylko nie wiem. Poszła na status drugi chyba zjeść, czy coś takiego. Oj, pojechałem na czerwonym, przepraszam. Marti, jesteś na tym serwerze, co plaga? Tak, jest to, jeszcze to musiałem skracać, bo 200 znaków przekroczyłem. A to jest chyba minimum 200 znaków. A twój pomysł na postać to bycie policjantem i jedzenie na jeżdżenie na patrole. Niezbyt kreatywne, no hate. Czemu nie, niezbyt kreatywne? Nie! Chodzi o to, pomysł na postać to... Wiesz, ludzie... Jest różnica między jazdą na kurierze, a no co innego możesz robić na policji, nie? Dbasz o porządek i tu nie ma takich rzeczy, nie? Zbytnio do ogarnięcia większych. No, dajcie mi światełko. Ech. Jak jesteś, to jest pościg. No, widzisz? Komendant tu chyba szybciej do mnie podejdzie, tak mi się wydaje. Bo to światło coś mnie nie chce mi się trafić. Co? Znowu, dobra, mam pomysł, jadę w prawo. 116 to wszystko do słyszenia. Nawet wróci bulwar. Dzień dobry, panie komendancie. Czołem. Mam nadzieję, że pan nie zmokł. Nie, miałem parasol. Na szczęście. Cieszę się w takim razie. Ja się pogoda nie trafiła, niestety. Na komendę pana odwieźć? Koło komendy do mieszkania, tam mam swoje bojówki, no nie muszę się przebrać. Jasne. A ten strój golowy... 115 do 116. 115 tu mam. Byś pewnie podjechać pod szpital? 10-24 to zgłoszenie. 10-4, ja czekam pod szpitalem. Nie ma problemu, panie komendancie. Nie ma problemu. Nie chodzi mi z tymi 200 znakami o podanie, tylko to, co ci napisałem o Osmanu. Aha, okej. Rozumiem. Znaczy, no, wcześniej nie zrozumiem, ale teraz już rozumiem. 114 plus 1, 10, 5 na komendę. Dobra, jedziemy tu w lewo. Dobrze przebiegł pomyślnie, czy były problemy? W miarę, wszedł jakiś tak, nie wiem, czy to był jakiś clown, czy ktoś jakiś, no po prostu głupek. Wszedł na tutaj ten i zaczął z siebie robić idiotę, na pogrzeb i zaczął z siebie robić idiotę. Jestem. Ale tak poza nim to później się uspokoił.
mi nagle ducha wyzionęło, dobrze, że kara wcisnę na wypeczko mojego... Tak pozwoli komendant, że go wezmę. 114 plus 1, 10, 80 za burrito. Znajdujemy się na Vespucci Boulevard, jedziemy na północ Palomino Ave, skręcamy na wschód na ulicę San Andreas Ave, skręcamy na południe na ulicę Calais Ave. Cały czas kierunek południowy, tym cały czas ulica Calais Ave. Dobra, ja przyjmę radio. A koniec skręciliśmy w lewo na Adam's Apple Boulevard, kierunkuje się w stronę Gerard. Przed ile, że skręciliśmy w lewo. Power Street. Jedziemy teraz pod wiaduktem. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy u pana też go tak jakby mruży? Telepię go. Telepię. To jest, koleś przeżył to uderzenie? Kurz. Mamy jednego rannego po wypadku drogowym przy garażu głównym. Aktualnie ścianę Trenbolit kieruje się autobarię w stronę autostrady. Skręciliśmy na Integrity Way. On u mnie co zakręt uderza w ścianę. Tak, telepię go. Chyba sobie kpicie. O jest. On mnie wyleciał w powietrze. Tak, poleciał tam, na autostradę. Aktualnie podjeżdżam. Panie podjeżdżany, wyskoczył. Wołam Boga. Ale chwili do tego. EMS płaca. User in your channel, time down. Telepie. No z... Niezły gość. Mruży w ogóle wyspę. Ciebie też zmrużyło, czy... Mruży wyspę strasznie. Bo mi radio wywaliło. Spokojnie, szukam go. O, no szukaj go, bo... Widziałeś to? A wcześniej jeszcze na czołówkę wyjechał z radiowozem i jak gdyby nigdy nic, pojechał dalej. A przyrąbał jeszcze w murek. A mi nawet to wywaliło. No, tylko czekaj, bo jakieś lagi, nie mogę się do klipa uwolnić. Marti się kończy, dawniej 400-500 osóbek, a teraz do 90. Nie, bo taka godzina, wiesz? Taka godzina jest i to dlatego. A też miałem tydzień przerwy, nie? Ona przyjmuje. Niezły gościu. Żartuję, kumpel. Nie, no bo to tak. Fajne RP, ciekawe czemu uciekają, dzięki komu się dostał. wiesz, no bo, ale nie, dobrze mówisz, nie? Bo po tym... Po tym, jak... Wiesz, jakby ci to wytłumaczyć, no... Po przerwie wiadomo, jest dużo mniej osób, bo YouTube mnie też nie wrzuca tak jakby, wiesz, nie promuje mnie YouTube sam z siebie, nie? Także powoli do celu myślę, nie? Tak, tam tutaj. Tak? Jaki miał kolor? Jasne, taki szary albo biały, coś takiego. God damn it. Nie ma takiego? Nie. No to nieźle. Zapuszczam żurawie jeszcze raz, czekaj. Okej. Okay.
Ha, ale dymy. Także wiesz, jeżeli ktoś tutaj zarobi sobie live jak zwykle, no to miło mi to usłyszeć, nie? Ale wiesz, jeżeli by tutaj ludzie, którzy oglądają, podsyłali znajomym i tak dalej, to no jeszcze to możecie, wiecie, jakbyście udostępnili czy coś, polecili tam znajomym, to jak najbardziej byłbym wdzięczny, nie? Wiesz, dla mnie to ta promocja i też bardzo fajnie, nie? By było. Czekajcie, to było... Jakie to było burrito? Nie, no to było szare burrito jak nic. Także jeżeli ktoś poleca czy coś, to bardzo wdzięczny jestem. Stiu Kostrzewski, dzięki wielkie za suba, witam cię bardzo serdecznie w ekipie. Dzięki wielkie. To było, nie, to było takie ciemno-szare. Czy to przed tymi policjantami tutaj zaskoczyłeś? Ja bym powiedział, że tutaj tak zjechałem. A czy to jest Stunterpa? Powiem tak, jeżeli się liczy dla mnie ucieczka przed policją i to jest dla mnie najważniejsze. Nie takim pojazdem, stary. No to... Nie takim, a czy szanujesz swoje życie? Szanuję, dlatego nie chciałem jeszcze... czy szanujesz swoje zdrowie? Tak. Drzewo, gałęzie, liście, odwalona balustrada tutaj. Łatwo było, nie? Przypominam, tak, że... Tak. Control Shift był użyty. Co to znaczy? Żeby opanować pojazd w powietrzu. No, wydaje mi się, że nie jestem pewny, bo wiesz, nie pamiętam jaki klawisz wcisnąłem, ale raczej sobie trzeba. Wiesz, masz. A ty odsuń się. Okay. Pojazdem. Weź radiole, weź radiole. Powiem ci tak, nie burrito. Takim burrito byś nigdy tu nie skoczył. Nigdy. Po pierwsze, na ruchliwą autostradę, cztero- albo pięciopasmową. Pięciopasmową autostradę pod prąd wyskakujesz i burrito, które ma zawieszenie równe zero. Patrz, ale oglądaj, oglądaj, oglądaj. Oglądaj. Tak wygląda normalny upadek. A czy ta prędkość była taka sama jak moja? No, nie mam ty pytań. Miałeś jeszcze większą. Nie mam pytań. No właśnie, jak mam większą, no to chyba bardziej leci do przodu, nie poleci. A, dobra, 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 żeby nie było. Nie no, chcę po prostu się ten, no nie... A też mam pytanie do ciebie, stary. Dlaczego zrobiłeś to, co było przy murku? Zderzyłeś się z radiowozem na czołówkę, uderzyłeś potem w murek, taki twardy bardzo, tak jak tu. Jak i pojechałeś sobie dalej. Słuchaj, poczekaj, mi wjechał w bok. Nie centralnie w przód. Centralnie w przód i potem uderzyłeś dużą prędkością w taki murek. No, no dobra, patrz, to jest twoja prędkość, to jest twoja prędkość. Coś jeszcze? I test identycznie wygląda. No i dobra, no nie będę cię. Może. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o, ten, o to uderzenie. Dobra, teraz można powiedzieć, że to jest mój błąd, tak, że tutaj zjechałem, tak, ale już z tym uderzeniem. Czyli no, control shift był użyty w powietrzu. No słuchaj, no nie jestem w stanie powiedzieć, ale skoro nie wywaliłem. Pewnie odruchowo. Nie wiem, bo wiesz, w tą gierkę się nie. Majorka. Dobrze, czyli co wiesz, jaką zasadzałeś? No tak, znaczy wiem o co chodzi, ale... Podpowiem, final driving. Jakimś... Tak. Ale przy szybkim myśleniu, gdy chcę uciec po prostu przed policją, no to może po prostu nie pomyślałem i tyle, no. Czy przyszedłeś jakieś szkolenia kaskaderskie? Twoja postać? Czy twoja postać byłaby saperem? Była jakimś komandosem? Nie, moja postać była kierowcą wyścigowym w
emerytowanym na ten moment. Burrito. Nie, nie. A ja mam jeszcze pytanie do ciebie. Zdjąłeś z burrito poduszki powietrzne, bo po tamtym uderzeniu na pewno by się odpaliły. No to wam również by się odpaliły, no to czemu go nie widzicie dalej? To nie był ten sam radiowóz, stary. Tamten radiowóz leży i odgrywają, że są, nie, że są nieprzytomni. To były dwa takie same dokładnie. Ale słuchaj, ty mi się wiesz. Nie wiem. Możesz powtórzyć? Bo przerwało. Dobra. Teraz mnie przekonaj, że mnie nie ukaza, to ja mówię. Przekonaj mnie, żebym cię nie ukarał. Spokojnie, już interwencja bogów jest. Spokojnie, jest, bóstwo już się zajmuje, spokojnie, spokojnie. Ja się pojedę sobie. No, więc jeśli... No, to głupia decyzja była, z tym burrito tak sobie się tutaj, nie wiem. No, od kiedy jesteś na serwerze? Początek czerwca, jakoś nie wiem, to koniec ci nie powiem, ale tydzień pierwszy, może drugi. A za to, że Marty tutaj był poszkodowany jako postcica, Marty, powiedz mi, dać mu odpokutowanie w postaci fajnej przechadzki, czy odpocząć? Możesz mu najłagodniejszą, tak? To co tam łagodniejsze z tych dwóch jest. Dobra, czekaj tutaj. Czy zgadzasz się na najłagodniejszą karę? Trudno się nie zgodzić, tak? Bardzo. I dziękuję za jakieś tam na pobożnictwo i wszystko. Wyrzuci go na paleto i będzie biegł. 100% na paleto go rzuci. Dobra. Jako iż to będzie najchłodniejsza kara z tych dostępnych, to możemy zastosować. Przez kraje nie możesz skontaktować z nikim, żeby cię podwiózł. No, oczywiście będziemy to kontrolować wyrywkowo. Niech zgadnę, paleto. Zobaczymy. Będzie niespodzianka. Ale to po do garażu mogę sobie iść? Po swój samochód? Kardio. Znikniesz za 3, 2, 1. Voila. Bellissima, grazie, grazie. Pico Buenos dias, muchas gracias. Puty madry. No to tyle z naszej strony. No, dzięki, dzięki. Tak coś czułem, że trafiłem na supportów, bo normalnie by tak nie podjechali. Zdecydowanie. No to niezłe paleto. Będzie ładnie szedł. Yeah. Niech pokutuje. Tak. W ogóle wiadomo czemu, jak długo będzie jeszcze tak mrużyć serwer, wiesz? Te ataki DDoS? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia, co. Bo wiesz, ja jadę za tym gościem, a on co zakręt mi uderza w ścianę, nie? No, my mamy dokładnie to samo, jak jeździmy. Lokalsi to robią takie rzeczy. A chłopie! Ja jak odpalam dwójki i jadę gdzieś, to lokalsi chłopie wjadą na przeciwny pas i mi na czołówkę. Najlepszy był ten pokój, co się pogrzeb wbił. A to był lokal? Aha. Co ty ga... No to nieźle. Jak tam podbiegliśmy z Tiziano, to cisnęliśmy pekę taką. Wow. Ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to normalny gracz jakiś, ja tu kurde. Nie. Ja. No się chyba droga pomyliła i jechał na skróty. Ja cię nie mogę. Ewentualnie ktoś mu z broni.
Pewnie tak. Witam serdecznie. Witam. Wytłumaczyłeś, gdzie kolega pojechał? Na wycieczkę. Palę to? Na górę. Nie, powiem wam, stąd nie widzę. Musiałbym wejść na najwyższy Maze Bank, żeby to zobaczyć. Dogodnie. Ciekawe, czy jakaś puma napadnie. Po co? Po sumie za chwilę będzie noc. Dobra, dzięki wielkie. No, okej. Ja nie mogę. Przegość. Z paletą biegnie, przety. ...114 do 116. Co z wami? Jesteśmy w szpitalu i opiekują się nami. 104, za chwilkę tam podjadę. 114 do 100. To jest w szpitalowym drugim. Właśnie pytam, jak długo potrwa. Bo będę musiał czekać chyba na niego. Nieważne. 114, 10,5 na wcześniejsze wezwanie do nieruchomości. Co jest? Co? Pan oszalał? Co jest to? No co, zajebał pan przytłoczył pan sobie i kolumny rozwalił. Co, uderzyłem jeszcze raz? Z panem nie tak. Nie, bo no co, ogólnie... w kolumny? Nie, to wyspa ogólnie mruży, proszę pana. Wyspa mruży strasznie, bo ja... Jak wyspa mruży? Poważnie, nie, bo ja normalnie zajechałem, poważnie. Ale jaka wyspa mruży? Nasza. Mruży to może ja do pana, bo pan do mnie. Proszę pana, zapewniam pana, że w nic nie uderzyłem, przynajmniej w moich oczach. I zajechałem tutaj no, bardzo ładnie. A po co pan tu przyjechał? Bo było jakieś wezwanie do nieruchomości. Tak, już do... na ten... Naga uciekł. Okej, okay, dobra, dziękuję. Widziałem tam uciekł w stronę garażu. Rowerzysta czy pieszo? Pieszo. A, rozumiem, dobrze. No to w takim razie dziękuję za informację, bo mi się niepotrzebnie fatygował. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Przepraszam za problem. 114, 10,5 do szpitala, kod 4 dla interwencji przy szpitalu. Przy nieruchomościach. Dobra, jedziemy na szpital, zobaczyć co tam u tego, tamtych. Zielone, poszli, jak burza. Co tam czaty u was, jak tam życie mija? O nie, znowu deszcz, co jest z tym deszczem, no nie. Lipa straszna. Lipa. Oj, bym nie wyhamował. Pewnie o to, że Marty chciał wezwać support, ale Dekiel nawet nie zauważył, że support był przy nim. Żegnaj dziecko, ty moje poświęcenie, nie będziemy tęsknić. O co chodzi? Radek. Teraz jest live, jakbyś nie mogła zauważyć, Marzyna. Elo, kiedy live? Teraz! Właśnie! Życie mija, świetnie, bo masz live'a. No to cieszę się w takim razie. Staram się może dobić w pewnym sensie do tej topki YouTube'a. Nie, no ale oczywiście tutaj żarty żartami, nie? Ale kurczę, fajnie by było, nie? Jak na razie powoli rośniemy w siłę, coraz więcej osób, także ja się cieszę. Także jeżeli macie jakichś znajomych, coś, to ja tam możecie podesłać. Im linki do streama niech wpadają, może im też się spodoba, zostaną na dłużej. Będę bardzo wdzięczny, wiecie. Rośniemy w siłę powoli, już prawie 4500 nas jest, także 4 subiki tylko brakuje. Ale kiedy następny live? Jutro, prawdopodobnie w godzinach 10, godzina 10. Nieważne, ja wiedziałem jak on zadriftował, a u mnie nie zadriftował, około 10. 10, ewentualnie 10.30, wiecie tam, z minutami, bo mogę wstać później, dlatego się nie wyrobię. Radek napisał bardzo niemiłe słowa o tobie, aha, okej. Okay. No to tam nieważne. Nie ma co się przejmować. Nie pierwszy i nie ostatni, że tak powiem.
Zamknij pojazd, wychodzimy. Okej, okay, let's go. Mordo, dawaj live'ik, jesteś super. No to się cieszę w takim razie, a wyśpij się porządnie. Nie ma mowy. Gdzie Marko, jest mój Marko, odkuj lekarza. Marko, odkuj lekarza. Odkujesz lekarza, się przeciwstawisz wyższemu stopniem i obiecuję ci, że... Rozkujcie mnie do cholery! Rozkuj lekarza, bo się... Pokaż mi jego papiery. Pokaż mi jego... Jestem jeszcze wyżej. Spokój. Spokój, proszę. Rozkuj mnie, bo będziesz miał problem, gościu! Rozkuj mnie! Jak mi pokażą papiery, że on jest lekarzem, to go dopiero rozkuję. Ordynatorze, dzwoń pan kun... Ja tam do Adventuras, no. Drzwi są zamknięte. Halo. A jak podzwoni w kajdankach z tyłu? Ja bym chciał to zobaczyć. Jak dostanę twoje papiery, to ci rozkuję. Puk, puk, puk. Ale fajnie, świetnie odgrywa. Świetnie odgrywa, nie? Szkoda, że go nie słyszę. 114 do 116, mógłbyś mnie wpuścić? 116, 10, 3. Czemu mnie nie wpuszczą? Dziesięć, cztery. Nie ma cicho ciemny. Wyzamykane wszystko, nie wiem czemu. Zamknęli się i coś robią, tylko nie wiem co. Klara. Kto to jest? Klara i Julka, tak wygląda. A tak. Klara, Julka, dobrze mówisz. Czy ty jesteś pijany? Nie. Powiedz mi. Zapewne. Może długie światło. Ja jestem funkcjonariuszem policji. Mam dość tych długich świateł. Ja sześć ty. Obydwoje dobrze wiemy, że miałem rację wtedy. 10-3 10-4 Wiesz co ja powiedzie? Odmawiam. Odmawiam albo chuj. No, odmawiam. No, wiedziałem. 10-80 Dokładnie. Ja muszę być powiadomieni na całego za jak on odpadł live, to i jest dzwonek i to mnie budzi. To 14 do 116, dlaczego nie mogę wejść? Ponieważ 115 jest obnażona i mógłbyś zobaczyć coś, co bym nie chciał, żebyś oglądał. 10-4 Zajmij się grafiami na zewnętrznej stronie, co prawda wszystko jest zakryte, ale i tak słychać, że łażą i próbują tutaj wejść. Który mi się tu pcha? Nie pchać mi się tu do środka. Widać, że sala, że jest wszystko zasłonięte i że sala zamknięta. Strzelasz do niewinnych ludzi. Nie strzelił do mnie z paralizatora. Kto? Proszę na pana skargę. Na kogo? Na kogo? Cześć Marko. Cześć. Na kogo ta skarga? Teo, bo nie usłyszałem. Na kogo ta skarga? Ktoś mnie postrzelił. To był chyba Łysy, jednakże nie jestem w stanie potwierdzić. Igo?
Zaraz się dowiem. Widziałem tylko tyle, że ta, jest łysy. Ingo. Ej, Marko. 114 do 116, dlaczego spostrzegłeś obywatela? Ja się chyba nigdy na tego ordynatora nie doczekam. Dlaczego postrzeliłeś obywatela? Bo on sobie jest na wyjazdzie. Nie miałem prawa go. On ma operację, no ja tam nie wejdę do niego, no, nawet co sami. Powtórz komunikat, bo przerwali mi. No dobra. Z tego co mi wiadomo, było rozporządzenie, że żadnego PDK nie ma być na sali operacyjnej, jak trwa operacja i mam prawo tam w tym momencie wejść, jakby drzwi były otwarte i mu strzelić to zarego wyciągnąć siłą. Z tym co się zgodzę, no, ale... powiedział tamten przed na salę akurat, bo to widziałem. Jeszcze z buta tak ostro. Który? Ten w długich włosach ten, takich no rozruszonych? Ten co skargę no, chciał lekarz. Składać. A. Ten co skargę ten chciał wiem. Składać. Oburzony. A to dobra. Dlatego mu strzelili. Dobra, ale nie wiem, tak i tak, tak czy siak, co tam Ingo robi. Dobra, dobra, proszę bardzo. Miesza z tym, ja idę do biura. O pana błędzie lekarskim pogadamy później, z adwokatem. No ja czekaj, ty, ordynator będzie szedł do biura? A ja zgłoszę ich błąd za pomylenie leków w karetce. Nie moja wina, że to było źle włożone w złą półeczkę. A w złą dziurkę? Panie, musiałem działać szybko. Zgłaszają się pomyłki. Dobra, daj. Zrobię jej do końca. I co? I co? To weź te załóż podwójne rękawiczki i wydłupię, ja już nie chcę tutaj się do tego dotykać. Jeszcze ten łysy mnie znowu... Znowu mnie łysy jeszcze będzie tutaj bił, cholera. Przepraszam panią, no, ale kochaniutka, nie denerwuj się. Przepraszam. Ach, złość piękności chodź, pamiętaj tutaj. Klara, to była ostatnia rzecz, którą chciałam robić w tym szpitalu. Ciekawe o co chodzi. Nie, to on zrobił. Dobra, dobra, da się to załatwić, spokojnie. Nie, jestem wkurwiony na ordynator. Ej, to jest mój mąż, to mogę mu powiedzieć. Dobra, też cię kocham. Trzeba muszę iść czepek założyć, cholera, bo włosy mi jeszcze wpadną na mnie. Jest przewariat, kto to jest? Tego zrobić. Co to jest? Mało powiedziane, że podwładny bardziej. Kuźwa. Co wy tak klniecie jak szewce? Co jest z wami? A nic. Znaczy ja jestem po prostu wkurzony, bo jestem niedoinformowany, a jak nie wszystko wiem, to się potem cykam. Znaczy cykam, wkurzam się. Okay. Patrzę na waszą pomoc, ja sobie pójdę chyba do prywatnego lekarza z moim obijonym ramieniem całym po uderzeniu. To kilo? Ja próbuję. Poważnie, to jest kilo? To dzisiaj próbuję prywatnie. 1 KHZ. Dobra, nieważne. Jest na serwerze 1 K. Jest! No. Dobra. A dobra, nie będę nic pisał. Boże święty. Przewariat. Co tak ludzie znikli? Wow, ale ludzi znikło. Co się stało? Dobra, ci tego czopa. Nie, Poliego nie ma, Poli gra na innej postaci. A co się stało, że tak wszyscy zniknęli, jeżeli mogę wiedzieć? Halo? Przedkozaj mnie. Panie medyku? A mogę z panem zamówić słowo? Ze mną? No to co? Tak, z panem. Bo pan tutaj jest członkiem rodziny, tak? O kurcze, w ciąży. Tak? Czy nie? Ech, mogę wiedzieć, co tam się stało w końcu. Jezus Maria. Do Ospano pewnie poszli. Ja aha, no tak, Ospano Malajwa. Kurcze, szkoda. Szkoda, że tak dużo osób znikło. Właśnie o tym będę rozmawiał. W sensie po prostu nie chcę, nie mam do niego nic, ale chcę się do szczegółów jego pracy dowiedzieć jako supervisor. Mam takie chyba prawo, co nie? Kogo pracy? No, tego nowego tutaj chirurga, nawet nie wiem jak on bada imię.
ledwo ten... przyjęty od razu tak wysoko, to już może jakbym ja poszedł, zwłaszcza, że Erik to jest mój kolega z akademii. Ale kto, tamten co tam gada z Ingo? Tak. Ten co o whisky cały czas gada. Aha. Co, ma wyższą rangę już od ciebie? Jak go tak... Nie wiem, czy ma wyższą rangę, właśnie o tym chcę rozmawiać. Jak będzie miał wyższą rangę, to... Nie no, w sumie nie... Bo rozumiem, że gościu jakiś doktor habilitowany i w ogóle, no... Bez przesady też troszeczkę, co nie? Nie wiem, jak to wygląda. Nie, wiesz, jak go przyjęli... Nie ospany jeszcze nie ma, no to o co chodzi? Bez żadnych znajomości tutaj. Dużo osób teraz hypuje się na bluzy. Ja no, w sumie tak. W robocie. John wie, jak ja jestem w robocie. Julka wie, jak jestem w robocie. Były komendant wie. Były wicekomendant. Tony, Rita. Dodatkowo nowy komendant, też mój przyjaciel z akademika. No to w sumie mam jeszcze większe szanse od tego, żeby nie być na kadecie, tylko co najmniej PO1 zaszedł. Wchodów do uczenia się, to ja mam co najwyżej status 10. I tam kilka kodów. Wiesz, ja z tymi awansami to kiepsko jest, nie? Ja jestem półtora miesiąca już ponad w policji, a no jestem police officer 2, także panie ordynatorze, mogę wiedzieć, co tam się dzieje? Nie dam ci adrenaliny. Pojedyń. Mogę wiedzieć, co tam się dzieje? Nie dam ci. Nie chcesz wiedzieć. No, możesz jechać na patrol przecież. Ja się chciałem zapytać... Normalnie, nie, to jest Martin, niedługo wrócą. Ospan miał przez chwilę live, ale mikro mu się drobi, bo przestawiał ustawienie i powiedział, że zaraz wróci. Aha, okej. Okay. Julia? Słucham. Co tu się wydarzyło, że takie zasłony, wszystko wyzamykane? Nieważne. Nieważne? Okej. Okay. Dobra, nieważne w takim razie. W ogóle, słyszałaś? Jestem police officer 2. Jak to? No, tak to. Ciekawie, byłeś? Nie? Byłeś? Byłem wyżej jedno. Police officer 3. To co ty? A, czyli trójka. Tak. Fajnie, nie? Pumam. Świetnie. Dobra, idę, bo wzywa mnie coś. Siła wyższa. Leć. Sto czternaście, 10-5 na komendę. Gol. Wow. Wow, dobra, jedziemy na komendę. Jadymy na komendę. What? Co się stało z tym burrito? Dzień dobry. Samochodem. Widzę właśnie, co się stało. Ja nie mam pojęcia czemu, pan się mnie nie pyta. No to może zajdźmy na komendę, nie będę musiał pana już prowadzić. No ale pan. Klipsy, panie, dzięki wielkie za słuchajka. Pan auto zniszczył. Przy pana auta nie dotknąłem. Jak pan nie dotknął? Ja mam tutaj wszystko zrobione, że pan przyjechał 100 km na godzinę i mi trzasnął w samochód. Słucham? Poważnie, w pańskich oczach uderzyłem w pański samochód, tak. Dlatego się tak przesunął? Dokładnie dlatego właśnie tak się stało. 4500, o kurde, faktycznie, dzięki wielkie wszystkim. No to... Ja nie wiem, teraz pan sobie sam nie, powinien to, ma nas zapisać za niebezpieczną jazdę. Proszę pana, ale ja teraz zajechałem tutaj z prędkością 20 na godzinę i zaparkowałem sobie tutaj. U mnie pan jechał 100 km ponad na godzinę, bo widać, i przywalił mi samochód. I w nic nie uderzył. Wyspa. Jeśli pan chce, to możemy się teraz dogadać. Ja nie płacę mandatu, ja i zapominam o tej sprawie. Proszę pana, tutaj pan nic nie wskóra, bo... No niestety muszę pana poinformować, że ja tutaj w nic nie uderzyłem.
Bo są problemy z wyspą, że tak powiem. Są problemy z wyspą i to może dlatego pan to zobaczył inaczej, niżeli ja widzę. No, ja też może miałem problemy z wyspą, dlatego mi się silnik zaczął kopić, a pan też mi dał od razu mandat. Choć byłem podpocznął, więc. Nie miał pan. Co, jak nie miał pan? Jak nie miałem? Moje auto było w dobrym stanie, po prostu silnik zaczął się no właśnie. Kopić, dlatego się na pocztę. No właśnie. Zaczął kopcić. Dlatego właśnie na pocztę pojechałem. Dalej pan będzie dlatego dyskutował? Dalej pan będzie byłem dyskutował? Byłem 200 metrów od poczty. Niech pan po prostu pomyśli logicznie. Lepiej było podjechać na pocztę i zostawić auto, czy jechać te 50 metrów, żeby na poboczu stanąć? Zatrzymać się od razu na poboczu. Na środku ulicy. Tak, po to jest pobocze, po to jest pobocze. Do tego ma się światła awaryjne, po to jest numer w telefonie do mechanika. Dzwoni się po lawetę, zamawia się lawetę i tyle. Rozumiem. Ale zrobiłem gruntowne naprawy, tak żeby tylko jechać na pocztę i idzie. Proszę pana. To byłby niepotrzebny, jak mogą, żeby tam pocztę zostawić. Proszę pana, jechał pan pojazdem niesprawnym i do tego się pan tutaj nie uwikłał. Uznajmy, że tej akcji po prostu, znaczy, że tam naszego spotkania nie było i tyle. Dobrze? Dobrze. Pana Pietrzburi to stoi na środku drogi? Nie krzycz Ingo, nie krzycz Ingo. Pan mi tam rozwiesza? Przymrużyło wyspę Ingo, słyszysz? Tam jakieś problemy, tam w sensie wysunęło, właśnie miałem je... Ingo, słyszysz Ingo? Przymrużyło wyspę i w jego oczach ja uderzyłem w to burrito, a... No właśnie. A, dobra. Tak to wyglądało mniej więcej. Ale tam macie ideę odstawić na pocztę. Kopnąć drugie mało? Co się stało? Wszystko w porządku z wami, czy coś się stało? Tak, no. Nie, wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Co za... Niech mnie denerwuje dzisiaj już. Moment, Ingo! Albo Klara! Czy tylko mi zniknął radiowóz? Halo? Ja nie wiem. Widzisz tu radiowóz? Ty, bo tu stał radiowóz! Nie widzę. XD, ukradli mi autobus. Znaczy radiowóz. Yeah. O Jezu, ała. Wstawaj. Marko, wstawaj. Jesteś jeszcze młody i widzę, że mało styczności z logiką. A gdzie twoje auto? No właśnie znikło. Promowanie to jest, jakbym pisał, zapraszam na kanał. Dobra. 114, 10-5 na patrol, jednostka Lincoln. Powtórz komunikat. Nic już cofam. 10-4. Ej, ale wyspa laguje. Niech się skończą te DDoSy na ten serwer, bo to jest tragedia, nie wytrzymam, nie? Jakiś streamer przerwie live, bo ty chcesz, aby zobaczył, czy czyjś live działa. Trzymaj się, bo nie wytrzymam. No, trzymaj się, dzięki wielkie, stary. No, trzymaj się, cześć. Chyba zaraz będziemy zawijać, tak mi się wydaje, bo... lipa jest, jeżeli chodzi o... Lipa jest, jeżeli chodzi o... O ten... Jak to się nazywa? Wiecie, o czym mówię. Lipa jest, jeżeli chodzi o tą wyspę, nie? Nie wiem, czy mam ochotę grać tak w ten sposób, nie? Gdzie wszystko laguje. Nie wiem, ewentualnie awaryjne wyłącz. Wyłączyłem już. Dobra, muszę zawijać. Dziękuję wszystkim, papa czaty, papa Marti. Trzymaj się, Justynka. Dzięki wielkie, że wpadłaś. My też chyba będziemy zawijać. Idę na status trzeci chyba. No, kończymy live'a, bo jest strasznie ciężko. Patrzcie, co się dzieje, nie? Jest straszna tragedia. 114, 10-5 na komendę. Nie, zawijamy, bo jest strasznie, wiecie, tak dziwnie, nie? Nie chce mi się strasznie tak grać, jak wszystko się teleportuje i tak dalej. Nie za bardzo mi to się podoba, wiecie? Nie za bardzo mi pasuje, że tak powiem. Okej. Dobra, Hades. Fajna świnia.
Dobra, ja idę na status trzeci, trzymajcie się, na razie. Na razie. Na razie. Co nie jest? 114 status trzeci. To nie zła świnia. Świnka robi chrum chrum. Świnka robi drum rum. Dobra, w takim razie ja dziękuję wielkie wszystkim za live'ika. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się jutro o godzinie 10, także zapraszam wszystkich. Trzymajcie się, yo.